dusze, czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty, czyta Magdalena Woźniak. Rozdział pierwszy. Przyjście na świat Gemmy, jej rodzina, lata dziecięca, pierwsze kwiaty cnoty. Anielska dziewica Gemma, której żywot mam przedstawić urodziła się 12 marca 1878 roku w Toskanii, w Camigliano, w miejscowości niezbyt odległej od miasta Lucca. Ojciec jej, Henryk Galgani, aptekarz z zawodu, miał wśród członków swej rodziny błogosławionego Jana Leonardi. Matka Aurelia pochodziła ze szlachetnego domu Landi. Byli to chrześcijanie dawnej wiary, Jakich coraz mniej spotyka się w naszych czasach. Małżonkowie ci mieli dziewięcioro dzieci, sześciu chłopców i trzy córki. Z wyjątkiem trojga, członkowie tej rodziny zgaśli wszyscy w kwiecie wieku. Pobożni rodzice starali się jak najśpieszniej o łaskę odrodzenia dla swych dzieci. To też dżemma została ochrzczona na zajutrz po przyjściu na świat. 13 marca rano na chrzcie świętym otrzymała piękne i tak dla niej stosowne imię Dżemma. Wiemy z ksiąg świętych, że imiona niektórych uprzywilejowanych istot mają wewnętrzny związek z ich naturą, charakterem, pięknością i przymiotami. Czyż nie można przypisać boskiemu natchnieniu nadanie imienia Dżemma, klejnot, perła Temu dziecięciu, mającemu blaskiem cnót swoich, uświetnić rodzinę i zajaśnieć w Kościele Bożym jak perła najczystsza. Rodzice od pierwszych chwil życia dziewczynki zrozumieli, że Bóg im powierzył prawdziwy klejnot. To też kochali ją najbardziej ze wszystkich dzieci. Pan Galgani mawiał często. Mam dwoje najmilszych dziadek, Demmę i Eugeniusza. Eugeniusz rywalizował z siostrą na drodze cnoty i zasługiwał na pierwsze po niej miejsce w rodzicielskim sercu. Ten anioł czystości i niewinności wstąpił wcześnie do stanu duchownego i umarł po otrzymaniu niższych święceń. Pan Galgani, nie żałując niczego dla swej pieszczotki, sprowadzał dla niej z pierwszorzędnych sklepów sukienki i ozdoby, brał ją z sobą na spacer. A gdy zachodzili do restauracji, Dżemma dostawała najwyszukańsze potrawy i łakocie. Gdy Dżemma wracała ze szkoły, ojciec chciał ją mieć zawsze przy sobie, a jeżeli wychodził z domu, pierwsze jego pytanie po powrocie było: Gdzie Dżemma? I natychmiast podążał do pokoiku, gdzie dziewczynka uczyła się, modliła lub pracowała. Gdyby nie nadzwyczajna prawość umysłu i serca dżemmy, objawiająca się w niej od kolebki, miłość ojca, wyróżniająca ją z grona dzieciństwa, łatwo mogłaby ją popsuć. Rodzice nie powinni dla żadnych względów robić różnicy między dziećmi, gdyż wyróżnienie wywołuje najczęściej zarozumiałość z jednej, zawiść i niechęć z drugiej strony. Lecz dżemma. Chociaż nie dostrzegła cienia zazdrości w sercu braciszków i siostrzyczek kochających ją czule, smuciła się oddawanym sobie pierwszeństwem. To też żywo przedkładała ojcu, że nie zasługuje na względy i mieć ich nie chce. A widząc, że perswazje jej nie odnoszą żadnego skutku, żewnie płakała. Zdarzało się, że ojciec brał na kolana ukochaną córeczkę, obsypując ją pieszczotami i pocałunkami. Anielska, dziecina, opierała się tym wylewom zbytniej czułości. W wieku tak młodym skromność jej nie miała względu na osoby. Nie dotykaj mnie, ojcze, wołała, płacząc. Nie chcę, bym niektokolwiek dotykał. Ojciec, nie chcąc jej robić przykrości, Odchodził ze zdumieniem, podziwiając tak wcześnie w dziecku przejawiające się cnoty. Dżemma zaś, widząc, że łzy jej są skuteczną bronią, umiała używać ich w potrzebie. Miłość pani Galgani względem córki była nie mniej głęboka. Miała jednak inny odcień. Pani Galgani była kobietą wielkiej świątobliwości. I mogła służyć za doskonały wzór chrześcijańskiej matki. Modliła się ciągle i, chociaż stan zdrowia utrudniał jej, bywanie w kościele zbliżała się co dzień do stołu świętego. Chleb żywota dodawał jej siły i męstwa do doskonałego spełniania trudnych obowiązków. Kochała wszystkie dzieci i na zewnątrz nie robiła między nimi różnicy, ale serce jej. Skłaniało się więcej do dżemmy, gdyż w niej, bardziej niż w innych, widziała cenny dar Boży. Łaska nadprzyrodzona zaczęła bardzo wcześnie działać w tej młodej duszy. Objawiała się w jej charakterze, w upodobaniu do samotności i milczenia, w usuwaniu się od zabaw i próżności ziemskich, w ułożeniu pełnym powagi, nie mającym nic dziecinnego. Nie okazując nadmiernych objawów czułości, pani Galgani, świadoma swych obowiązków, dołożyła wszelkich starań, żeby rozwinąć w dziewczynce wszystkie początki cnót i stała się prawdziwie duchową kierowniczką córki. Gemma wspominała często z wdzięcznością gorliwość nieustanną, pracę i takt matki, wyznając, że to jej głównie zawdzięcza znajomość Boga. I miłość cnoty. Pani Galgani, tuląc ukochane maleństwo, rozmawiała z nim często bardzo poważnie. Usilnie prosiłam Boga, mówiła do niej, by mi dał córeczkę. Bóg wysłuchał mnie, lecz niedługo będę się tobą cieszyć, gdyż jestem chora. I wkrótce prawdopodobnie cię opuszczę. Korzystaj, dzieci, z nauk matki. Wyjaśniała jej prawdy wiary świętej, wartość duszy, brzydotę grzechu, szczęście należenia do Boga, a próżność rzeczy przemijających. Nieraz pokazując jej wizerunek ukrzyżowanego, mówiła: Patrz, Gemmo, oto Jezus, który umarł za nas na krzyżu. Mówiła jej w sposób przystępny. Tak jak tylko matka mówić potrafi o miłości tajemnicy Bożej do ludzi i o obowiązkach chrześcijanki. Aby przyzwyczaić córeczkę do modlitwy, odmawiała z nią pacierz rano i wieczór, a często i w ciągu dnia modliły się obie razem. Niewiele dzieci chętnie słucha poważnych nauk o prawdach wiary. A jeszcze bardziej ci mali, roztrzepańcy, nie są skorze do odmawiania ustnych pacierzy, gdyż trudno im przez dłuższy czas skupić uwagę, bo skłonni są do roztargnień i żądni zabaw. Inaczej było z Gemmą, która w pobożnych ćwiczeniach znajdowała najwyższe szczęście. Nie nużyła ją modlitwa ani nauki matki, a gdy pani Galgani odchodziła od zajęć gospodarskich, Dziewczynka błagalnie czepiała się jej sukni. Mamo, prosiła opowiadaj mi jeszcze o Jezusie. Pobożna matka, sądząc po narastającym cierpieniu, że zbliża się jej koniec, ze zdwojoną gorliwością starała się ugruntować swe dzieci w zasadach wiary. W sobotę prowadziła kolejno do świętego Trybunału pokuty te z nich, które były w stanie zrozumieć doniosłość tego sakramentu. Gdyż wiedziała, jak zbawienny wpływ wywiera na młodzież wczesne i częste przystępowanie do spowiedzi. Gdy kolej przyszła na dżemmę, dobra matka płakała nieraz ze wzruszenia, widząc jej przejęcie się, skupienie i szczerą skruchę z powodu drobnych błędów, jakie mogła popełnić. Dżemmo, rzekła raz do niej, gdybym mogła zaprowadzić cię tam, dokąd mnie woła Jezus. Czy poszłabyś ze mną? A dokąd mamusiu? zapytała dziewczynka. Do raju, gdzie mieszka Jezus i aniołowie. Słowa te napełniły dziecko wielką radością i w sercu jej rozpaliły gorące pragnienia nieba. Uczucie to, wzrastając z wiekiem, całkowicie ją w końcu pochłonęło. Matka moja, zwierzała się 16 lat później swemu kierownikowi. Nauczyła mnie pragnąć nieba. Nie miej mi więc za zły, mój ojcze, że pożądam odejść tam jak najprędzej. Powiedziałam matce, że chcę pójść za nią, a gdy ponowiła zapytanie na łożu śmierci, nie śmiałam jej opuścić ani wyjść z pokoju na chwilę, bojąc się, aby nie odeszła beze mnie. Od pięciu lat choroba płuc trawiła powoli panią Galgani. Gdy lekarze orzekli, że to suchoty, zabroniono dzieciom surowo zbliżać się do łóżka chorej. Któż mnie pobudzi do modlitwy i do miłości Jezusa? Mówiła Gemma płacząc, strapiona oddaleniem od tej, którą kochała podwójnie jako matka i mistrzynię. Wskutek usilnych próśb, Pozwolono jej odwiedzić chorą, z czego korzystała tak gorliwie, iż po surowym rachunku sumienia uznała, że się w tym kierowała niekiedy osobistym upodobaniem i gorzko to sobie wyrzucała. I cóż robiło to dziecię u łoża chorej matki? Odpowiada nam sama. Przychodziłam, klękałam przy łóżku mamy i modliłam się. Co zazdumiewający popęd u dziecka zaledwie siedmioletniego. Choroba robiła postępy, zbliżał się dzień rozstania, pobożna matka dołożyła starań, by dżemma jeszcze za jej życia mogła przyjąć sakrament bierzmowania. Cóż mogę uczynić lepszego, myślała sobie, nad to, by polecić przed śmiercią córeczkę Duchowi Świętemu. Gdy odejdę, wiem, komu ją pozostawię. Pomimo lat dziecięcych, Gemma była doskonale przygotowana do bierzmowania. Matka, nie zadowalając się tym, że przysposobiła ją sama i starała się rozbudzić w jej serduszku miłość Bożą, prosiła pewną zacną osobę, aby jej dopomogła w tym dziele, poświęcając na to wieczory. Po takim przygotowaniu, korzystając z pierwszej sposobności, a było to w maju 1885 roku, zaprowadzono dziecko do bazyliki św. Michała in Foro, gdzie jego ekscelencja arcybiskup Mikołaj Gilardi udzielił bierzmowania. To, z czym się później Dżemma zdradziła, może nam dać pojęcie o łaskach, jakimi napełnił ją Duch Święty. Po uroczystej ceremonii, Osoby towarzyszące jej zostały w bazylice dla wysłuchania mszy dziękczynnej. Gemma ucieszyła się, że będzie mogła poświęcić ten czas na polecenie Bogu biednej już prawie umierającej matki. Słuchałam, jak mogłam najlepiej mszy świętej, opowiadała i modliłam się za mamę, gdy w sercu posłyszałam głos. Czy chcesz mi oddać twoją mamę? Tak, odpowiedziałam, ale pod warunkiem, że i ja pójdę z nią razem. Nie, odrzekł głos. Oddaj mi całkowicie twoją mamę. Zaprowadzę ją do nieba. Ty musisz zostać z ojcem. Byłam zmuszona odpowiedzieć tak. Był to, o ile sobie przypominam, Pierwszy nadnaturalny głos, który posłyszała Gemma, że głos ten był boskiego pochodzenia, przekonuje nas ta okoliczność, iż dusza tak czysta posłyszała go po otrzymaniu Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Potwierdziły go zresztą późniejsze wypadki. Gemma poświęciła Bogu przedmiot najdroższy na świecie. Zasługa tej ofiary została jej w niebie policzona. Po powrocie do domu wchodzi do pokoju matki i zastaje ją w stanie beznadziejnym. Klękając przy łóżku, wybucha płaczem, modli się ze ściśniętym sercem i powiada, że nie opuści tego łoża, gdyż chce słyszeć ostatnie słowa matki. Chociaż poddana woli Bożej, na którą zgodziła się u stóp ołtarza, miała jednak nadzieję, że pójdzie za matką do nieba. Ale pan Galgani w obawie że obecność ukochanej córki może przyspieszyć zgon umierającej, dał znak, by wyszła z pokoju i powierzył ją na pewien czas ciotce, pani Helenie Landi, mieszkającej w miasteczku San Genaro. Dziewczynka usłuchała i tegoż dnia odjechała do ciotki. Wbrew wszelkiej nadziei stan chorej się polepszył, podniosła się, ale nie na długo. Zgasła świątobliwie 17 września 1886 roku w 39 roku życia. Smutna ta wiadomość zastała dżemmę przybywającą jeszcze u ciotki. Poddanie się woli bożej tego ośmioletniego dziecka było tym bardziej godne podziwu, że kochające jej serce dotkliwie odczuwało boleść rozłączenia. Tak to, mój Boże, aby oderwać od świata i oczyścić najpiękniejsze dusze, wydajesz je na boleści i próby od lat najmłodszych. Głębie duszy czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty czyta Magdalena Woźniak. Rozdział drugi uczennica, charakter jej, anielska pobożność. Pani Helena Landi, jakkolwiek bardzo dobra i pobożna, nie mogła zastąpić dziecku świątobliwej matki. Gemma, znajdująca jedyną pociechę w praktykach pobożnych, boleśnie odczuwała próżnię spowodowaną tą stratą. Pragnęła by pójść raniutko do kościoła, ale nikt nie chciał jej towarzyszyć. Pragnęłaby zostać sama na rozmowie z Bogiem, lecz nie zostawiano jej ani na chwilę. Mówiła, że potrzebowałaby się co dzień spowiadać, jednak, znając jej niewinność i czystość, rzadko pozwalano jej na to. Pozbawiona duchowego przewodnictwa, tęskniła za kimś, kto by jej mówił o Jezusie, jedynej miłości jej świętej duszy. Smutno więc było w San Genaro. Bóg położył wkrótce kres tej próbie. Około Bożego Narodzenia 1886 roku pan Galgani, znękany również stratą towarzyszki życia po spokojnej rozwadze, chcąc zapewnić rozproszonym po śmierci matki dzieciom odpowiednie wychowanie, zgromadził je wszystkie w rodzinnym domu. Nie było mowy o umieszczeniu dżemmy na pensji. Nowa rozłąka byłaby zbyt bolesna dla jego ojcowskiego serca. Posyłał ją więc jako uczennicę, przychodnią do szkoły miejskiej, utrzymywanej przez bardzo zacne osoby. Przy niezwykłej pilności i roztropności dżemmy wkrótce zdobyła elementarne wiadomości i nabyła wprawy w robótkach ręcznych. W czerwcu 1887 roku, w okresie pierwszej komunii, odbywała dalszą naukę w słynnej, podówczas w tymże mieście, instytucji sióstr świętej Zyty. Był to doskonały pomysł pana Galgani, że powierzył dziecko tym wybitnym nauczycielkom, które dawały dziewczętom wraz z nauką świecką gruntowną znajomość religii i zaprawiały je do pobożnych praktyk. Czuję się w raju od czasu, jak zaczęłam uczęszczać do szkoły sióstr, opowiadała Gemma swemu przewodnikowi, dzieląc się z nim tą radością, jaką ją napełniała z powodu postanowienia, które ojciec powziął zapewne pod jej wpływem. W rzeczywistości, pod kierownictwem nauczycielek poświęconych Bogu, wśród ćwiczeń i pobożnych praktyk, umiejętnie rozłożonych, bogobojne dziecko przyzwyczajone przez matkę żyć bardziej w niebie, niż na ziemi czuło się w swoim żywiole. Nauczycielki i uczennice, spostrzegłszy wkrótce rzadkie zdolności nowoprzybyłej, zaczęły ją podziwiać. Gemma starała się ukryć swoje przymioty, by zostać nieznaną, ale to jej się nie udało, gdyż czystość i piękność duszy promieniały w jej postaci i odbijały się w jej oczach. Dżemmo. Dżemmo, powiedziała raz jedna z nauczycielek nie znałabym ciebie, gdybym nie czytała w twoich oczach. Chociaż najmłodsza w klasie zjednała dla siebie taki szacunek, że obchodzono się z nią jak z najstarszą. Była duszą szkoły, opowiadała inna nauczycielka. Nic się bez niej nie robiło. Towarzyszki ceniły ją, lubiły, gdy brała udział w ich uroczystościach i zabawach, pomimo że miała charakter trochę zamknięty w sobie. Sposób mówienia krótki, postępowanie stanowcze, zachowanie się na pozór trochę rubaszne. Taką wydawała się na zewnątrz, ale to była tylko powłoka. Inna była jej prawdziwa natura. Wyznała mi sama, że przybierała umyślnie układ trochę szorstki, dla zdystansowania się przed światem z obawy, aby się nie rozpraszać, nie wpaść w obojętność i nie obrazić Boga. Umiała opanować się do tego stopnia, że to, co było owocem jej cnoty, wydawało się jej naturą. Pewnego razu, widząc ją tak poważną i małomówną, kto się ocenił jako pyszną i zrozumiałą. Co mi mówicie o dumie, odpowiedziała śmiejąc się. Nie mówię, bo nie mam o czym. Nie wiem, czy powiem dobrze, czy źle, więc wolę milczeć. Głównym rysem jej charakteru była żywość. Uważny badacz spostrzegł w niej łatwo temperament gorące, że krew wrzała w jej żyłach. Bez ciągłej walki dziecko to było utrapieniem. Ileż razy widziałem, jak tłumiła w sobie porywy gniewu, Sąd mój o niej potwierdziło wiele osób. Pomimo natury żywej, mówi jeden świadek, Gemma była zawsze spokojna, gdyż doskonale panowała nad sobą. Zamiast okazywać drażliwość, sprzeczać się, jeżeli ją zaczepiano lub nawet znieważano, odpowiadała najpierw miłym wejrzeniem, potem uśmiechem, tak słodkim, że rozbrojona przeciwniczka. Rzucała się w jej objęcia i ściskała ją serdecznie. Jeżeli jej zarzucano jakiś nieporządek w domu, opowiada inny świadek, i robiono jej cierpkie wyrzuty, Gemma słuchała w milczeniu, a potem, czy była winna, czy nie, odpowiadała spokojnie: Proszę się nie gniewać, będę grzeczna, przyrzekam, że nie zrobię już tego. Taki to był wzór panowania nad sobą. Pozorna szorstkość, o której mówi jedna z jej nauczycielek, pochodziła z usposobienia szczerego, którym się odznaczało to błogosławione dziecię. Dla niej istniało tylko tak i nie. Białe było białym, a czarne czarnym. Jak myślała, tak mówiła i postępowała bez żadnej obłudy. Nie znała tego, co się w świecie nazywa ceremoniałem. Pozorem, zachowywała jedynie prawidła grzeczności i to jej wystarczało. Mówiła do każdego z prostotą, nie wyróżniając osób, ale nikogo nie obrażała swą mową, ani też zachowaniem się. Jeżeli dziewczynka ta wdawała się w dłuższą rozmowę, co trafiało się jej rzadko, można było godzinami słuchać jej wdzięcznych słów. To też towarzyszki tak się do niej przywiązały że dzień, w którym ojciec zabrał chorą Dżemmę do domu, był dla nich dniem żałoby. Jej umiarkowanie w mowie i ciągłe skupienie było przyczyną, że jedni uważali ją za nieśmiałą, inni za ograniczoną. Gemma nie troszczyła się jednak o sądy ludzkie. Gdy wypowiadano o niej swoje zdanie, odpowiadała pokornie. Po co mam się podobać? W rzeczywistości jestem głupia. Słusznie mnie sądzą, cóż mnie to może obchodzić. Raz, gdy była cierpiąca, wezwano do niej lekarza. Ten, widząc jej skupienie i nadzwyczajną skromność, wziął ją za dewotkę i próbował przekonać rozmaitymi argumentami. Gemma, dotąd milcząca, odpiera wszystkie jego argumenty i z taką szybkością i siłą słowa, że postępowy młodzieniec nie znajduje odpowiedzi i odchodzi zmieszany. Sam chciałem wypróbować jej bystrość i logikę przez rozmaite sowizmaty, ale muszę przyznać, że zostałem pokonany trafnością i mądrością jej odpowiedzi. Jak nauczycielki ceniły dżemę, widzimy ze słów wyjętych z pamiętnika jednej z nich. Wszystkie siostry, a także przełożona, będąca jej nauczycielką w roku szkolnym 1891-92, szanowały i kochały to drogie dziecię. Pisząca te kartki, miałam możność widzieć z bliska i podziwiać jej pobożność i mądrość dziecięcą. Od pierwszych dni, jak ją poznałam, domyśliłam się, że to jest dusza szczególnie umiłowana przez Boga, ale ukryta dla świata. Zalecałam uczennicom odbywać rozmyślanie rano i robić rachunek sumienia wieczorem. Zauważyłam, że Gemma oddawała się całym sercem tym pobożnym praktykom. Nie dowiedziałam się od niej, ile czasu na to poświęca, ale z jej wymijających odpowiedzi powzięłam przekonanie, że myślą często wraca do swych ćwiczeń. Chciwa słowa Bożego okazywała wielką radość. Kiedy kapelon przychodził na lekcje katechizmu, wielkie upodobanie znajdowała w naukach wygłaszanych w kaplicy zakładu podczas uroczystości. Chciała zostać świętą, jak wielebna Bartolomea Capitanio, więc często przypominała jej to postanowienie, mówiąc: pamiętaj, dżemmo, że masz być drogocenną perłą Chrystusową. A że każda świętość rodzi się u stóp krzyża, Bóg wlał w tę młodą duszę żywe pragnienie, by się zapoznać z tą wielką tajemnicą naszego odkupienia. Na usilne prośby otrzymywała od nauczycielki obietnicę, że ile razy przyniesie najlepsze stopnie z nauki robótek ręcznych, przez całą godzinę opowiadać jej będzie o męce chrystusowej, jakiejże wielkiej nagrody mogłabym pożądać. Mówiła do siebie, pracując ze zdwojoną pilnością. Od tej pory, chcąc sobie na nią zasłużyć, otrzymywała prawie zawsze najlepsze stopnie. Ileż to razy, mówiła mi kiedyś, rozważając miłość Jezusa, który tyle dla nas ucierpiał za naszą niewdzięczność, płakałyśmy obie z nauczycielką. Pobożna nauczycielka mówiła jej o drobnych umartwieniach ciała, jako ośrodku, przez który można częściowo wynagrodzić Bogu za ludzką niewdzięczność. Opowiadała jej też o rozmaitych narzędziach pokuty, których używali święci. Gorliwe dziecko chciało zastosować je na sobie, ale spotkała się z surowym zakazem. Za radą przełożonej zamieniła umartwienie ciała na pilną straż oczu języka, wszystkich zmysłów, a w szczególności woli nad którą potrafiła panować przez całe życie. W marcu 1888 roku spodobało się Bogu powołać do siebie tę znakomitą nauczycielkę, siostrę Kamile Vadzielensi, zakonnicę wielkiej świętości. Gemma przeszła pod opiekę siostry Julii Sistini, duszy niemniej pięknej i cnotliwej, obdarzonej szczególnym darem modlitwy. Pod jej kierunkiem opowiadała mi później, zaczęłam odczuwać wielką potrzebę modlitwy. Co wieczór, po powrocie z lekcji do domu, zamykałam się w swoim pokoju i odmawiałam, klęcząc cały różaniec. W nocy wstawałam kilka razy, aby polecić Jezusowi moją biedną duszę. Obok pilności w rzeczach boskich, pobożna uczennica nie zaniedbywała też i szkolnych obowiązków. Była jedną z najpilniejszych. W roku szkolnym 1893-94 otrzymała za naukę religii wielką nagrodę udzieloną tylko uczennicom, które w ciągu całego kursu nauk otrzymywały zawsze najwyższy stopień. Przed popisem szkolnym nauczycielki zmuszone były czasem przełamywać wstręt pokornej uczennicy do wszelkich występów i kazały jej deklamować, odrabiać zadania itd. Co dowodzi powodzenia dżemmy w tych przedmiotach. Opowiadają, że domownicy, widząc ją zatopioną w nauce, przyganiali jej, mówiąc, po co się tyle uczyć? Jesteś już i tak mądra, czy ci nie wystarcza? W tym cichym, pracowitym życiu nie spodziewała się dziewczynka, że czeka ją nowa próba. Brat jej Eugeniusz, odziedziczywszy chorobę matki, zbliżał się do kresu swej ziemskiej pielgrzymki. Doskonała harmonia w poglądach i uczuciach, a szczególnie w pobożności, łączyła te dwie dusze wybrane. Złożony chorobą, brat chciał mieć ciągle przy sobie ukochaną siostrzeczkę. A ta, nie troszcząc się o własne życie, dzień i noc przesiadywała przy łożu chorego, służyła mu, podsuwała pobożne myśli, aby go przygotować do dobrej śmierci. Świątobliwy młodzieniec zgasł wkrótce, przejęty najwznioślejszymi uczuciami. Po jego śmierci ciężka choroba przykuła Jemme więcej niż na trzy miesiące do łóżka. Ojciec za radą lekarza zabronił jej zajmować się nauką. Poddała się spokojnie woli Bożej i odtąd żyła wyłącznie w rodzinie. Miała wtedy lat 16. Bóg sieje na ścieżkach swych wybranych kwiaty i ciernie. Po szczęściu zwykle następuje gorycz. Szczęśliwy, kto jak dżemma rozmaite wypadki życia przyjmuje z jednakowym poddaniem się woli Bożej. Dzięki Ci, przedziwna dżemmo. Za zachwyt doznany w obcowaniu z Tobą. Dzięki za ten promień Twego gorącego serca, który oświecił Mą duszę. Obudź zapał w naszym społeczeństwie, spraw, aby idąc za Twym wzorem, wielu Chrześcijan ukochało Krzyż i życiem swoim złożyło hymn pochwalny na cześć naszego oblubieńca. Głębie dusze, czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty, czyta Magdalena Woźniak. Rozdział trzeci Pierwsza Komunia Cofnijmy się o kilka lat życia naszej dziewczynki do najpiękniejszego dla każdego dnia pierwszej Komunii. Ta uroczystość była dla niej źródłem tylu łask, i zostawiła w duszy tak głębokie ślady, że zasługuje na osobny rozdział. Dżemma miała wówczas lat dziewięć. Serce jej od dawna kochało Jezusa i pragnęło połączenia się z nim w sakramencie Eucharystii. Już pobożna matka dała jej przedsmak Bożego Chleba, odkrywając jego słodycze. Aby rozniecić jej gorliwość, pani Galgani Prowadziła ją często przed tabernakulum, skąd Zbawca rozlewa promienie miłości dla tych, którzy go szukają, szczególnie na dusze proste i czyste. Rozmiłowana w boskim przyjacielu swej duszy, Gemma pożądała go i ze łzami błagała spowiednika, ojca, nauczycielka, by ją do niego dopuścili. Odpowiadano jej, że nie ma zwyczaju udzielać komunii tak małym dzieciom. Tym bardziej, że była tak szczupła i drobna, iż wyglądała na zaledwie sześć lat. Niezniechęcona wracała z coraz nowymi argumentami. Dajcie mi Jezusa, zobaczycie, że będę rozsądniejsza, nie będę grzeszyła, nie będę taka jaka jestem. Pragnienie to pożera mnie, nie wytrzymam dłużej. Na tak niezwykłe naleganie spowiednik. Proboszcz Wolpi, późniejszy biskup Vareco ustąpił i radził panu galgani, by nie przeszkadzał dziecku karmić się chlebem żywota, gdyż inaczej uschnie ze zmartwienia. Któż wypowie radość naszego aniołka, gdy się dowiedziała o tym postanowieniu? Podziękowawszy gorąco Bogu i najświętszej pannie. Postanowiła zamknąć się w klasztorze i w samotnym ustroniu odprawić rekolekcję, aby jak najlepiej przygotować się do tej łaski. Niełatwo było skłonić ojca, by się na to zgodził, gdyż nie chciał ani myśleć o rozstaniu się z córką. Dżemma jednak prosiła tak usilnie i serdecznie, że pan Galgani musiał ustąpić. Posłuchajmy, co nam sama opowiada. Otrzymałam pozwolenie wieczorem, a nazajutrz rano udałam się do klasztoru, gdzie zostawałam przez dziewięć dni. W tym czasie nie widywałam nikogo z rodziny, a jednak czułam się bardzo szczęśliwa. Na wstępie pobiegłam do kaplicy, podziękować Jezusowi i prosić Go gorąco, abym się dobrze przygotowała do Komunii Świętej. Wtedy poczułam w duszy wielkie pragnienie. By poznać szczegółowo życie Jezusa i jego mękę. Już matka nauczyła dżemmy rozmyślać, później nauczycielki w zakładzie nie szczędziły jej dalszych wskazówek, ale któż nauczył to dziewięcioletnie dziecię, że tajemnica męki zbawiciela ma tak ścisły związek z tajemnicą Eucharystii, że najlepsza droga do niej prowadzi przez tę świętą mękę. Zapewne duch święty. Który zlał na nią tyle światła i zapalił taką miłością. Zwierzyłam się tym pragnieniem nauczycielce, mówi dalej Dżemma, a ona przychyliła się do mego żądania. Pewnego wieczora o późnej godzinie mówiła mi o ukrzyżowaniu, o ukoronowaniu i męce Jezusa. Malowała to tak żywo, że odczułam gwałtowną boleść i następny dzień przeleżałam w gorączce. Opowiadanie o męce przerwano natychmiast. Słuchałam dalej nauk w kaplicy. Kaznodzieja powtarzał nam często: Kto pożywa Jezusa, żyć będzie życiem jego. Słowa te napełniały mnie słodką pociechą i mówiłam sobie: A więc kiedy Jezus będzie ze mną, nie będę żyła w sobie, gdyż to Jezus będzie żył we mnie. Nieraz całą noc spędziłam bezsennie, umierając z pragnienia, by prędzej nadeszła ta chwila. Przygotowałam się do spowiedzi generalnej, którą odbywałam przez trzy dni przed proboszczem Wolpi. Skończyłam ją w sobotę, Wigilję szczęśliwego dnia pierwszej komunii. Ten szczęśliwy dzień nastąpił 17 czerwca. 1887 roku w święto serca Jezusa. Serce przepełnione niebiańskimi uczuciami podyktowało dżemnie następujące słowa, które ona w Wigilię Komunii Świętej napisała do Ojca. Są one zwięzłe, bo im bardziej przepełnione jest serca, tym mniej wylewa się w słowach. Drogi Ojcze, Jutro jest dzień mojej pierwszej komunii, dzień dla mnie nieskończenie szczęśliwy. Piszę te słowa, by Cię zapewnić o mojej miłości i prosić, byś błagał Jezusa, aby przy pierwszym przyjściu do mej duszy znalazł mnie przygotowaną do otrzymania wszelkich łask, jakie mi przygotował. Przepraszam za nieposłuszeństwa i przykrości, które sprawiałam, i proszę zapomnieć o nich, prosząc o błogosławieństwo pozostaje kochającą córką, dżemma. Nadszedł ranek niedzielny, mówi dalej: Wstałam pospiesznie i pobiegłam po raz pierwszy do Jezusa. Spełniły się na koniec pożądania mego serca. Zrozumiałam obietnicę Jezusa, kto mnie spożywa. Będziesz żył przeze mnie. O mój ojcze pisała później do swego kierownika nie potrafię wyrazić, co zaszło w tej chwili między Jezusem i mną. Jezus zawładnął zupełnie moim niegodnym sercem. W tej chwili zrozumiałam, o ile rozkosze nieba wyższe są od ziemskich radości. Zapragnęłam utrwalić to połączenie z Bogiem. Poczułam się więcej oderwana od świata i skłonniejsza do skupienia. Przed opuszczeniem ustronia, gdzie odbywała pobożne ćwiczenia, Dżemma zapisała następujące postanowienia. Pierwsze. Będę spowiadała się i komunikowała zawsze tak, jakbym to czyniła przed śmiercią. Drugie. Będę często nawiedzała Jezusa w przenajświętszym sakramencie, Szczególnie w chwilach strapienia. Trzecie. Do każdego święta mojej niebieskiej Matki będę się przygotowywała przez jakieś umartwienie. A co wieczór będę ją prosiła o błogosławieństwo. Czwarte będę pamiętała zawsze o obecności Boga. Piąte. Za każdym uderzeniem zegara powtórzę trzy razy o mój Jezu, miłosierdzia. Do tych postanowień Gemma chciała dodać inne, ale nauczycielka nadeszła na tę chwilę i nie pozwoliła jej pisać dalej z obawy, by dziecko obarczając się zbytecznie nie zaszkodziło swojemu zdrowiu. Wiedziała, że wątła dziewczynka, obdarzona wielką siłą woli i nadzwyczajną gorliwością dołoży całej energii do spełnienia obietnic. Wrażenie pierwszej komunii nie zatarło się nigdy. Kochana dziewczynka, świadczy jedna z nauczycielek, wspominała o tym pięknym dniu z niewypowiedzianą radością. Podczas rekrutacji mówiła nieraz o czystych i słodkich rozkoszach tych chwil szczęśliwych. Co roku w rocznicę pierwszej komunii ożywiała w sobie te święte uczucia, odprawiając rekolekcje, z dziewczynkami przygotowującymi się do pierwszej komunii, przystępując wraz z nimi. Ze szczególnym nabożeństwem spędzała zawsze ten uroczysty dzień, który nazywała swym świętem. Następny list, przysłany kierownikowi w roku 1901, nazajutrz po takiej rocznicy, powie nam, jakie uczucia przejmowały ją wtedy. Pierwsza część pisana była pod wpływem jednego z tych zachwyceń, których często doznawała. Wczoraj, ojcze, miałam niebo w duszy, obcowałam z Jezusem, byłam szczęśliwa z Jezusem, płakałam także z Jezusem. Potrafiłam dłużej niż zwykle trwać w skupieniu, złączona z ukochanym Jezusem. O myśli światowe. Oddalcie się ode mnie, chcę żyć wyłącznie z Jezusem, jedynie z Jezusem. Wracając potem do siebie, aby według zwyczaju upokorzyć się po wylewie miłości, mówi dalej: Mój Jezu, cierpisz mnie jeszcze, im więcej myślę o mojej nicości, tym więcej się wstydzę. I nie widzę innego ratunku, jak uciec się do Twego nieskończonego miłosierdzia, o litościwy Jezu. Ojcze, gdzie dąży myśl moja, pisze dalej, wraca do pięknego dnia pierwszej komunii. Wczoraj w święto serca Jezusa doświadczyłam na nowo radości tego dnia szczęśliwego. Cieszyłam się niebem. Ale cóż znaczy jeden dzień wobec radości, którą posiądziemy na wieki? W dzień pierwszej komunii serce moje zapałało największą miłością do Jezusa. Jak szczęśliwa byłam, gdy posiadając go, mogłam zawołać: O mój Boże, serce Twoje jest moim. To, co stanowi Twoje szczęście, może również stanowić moje. Cóż brakowało do mego szczęścia? Nic zgoła. Tu Dżemma upokarza się znowu. Ojcze, ojcze, jednak nie wszystkie dni były podobne do tego. Ileż razy uległam popędom świata. Jezu, weź na własność serce moje, by nie stało się pastwą grzechu. Nie skończyłbym, gdybym chciał powtórzyć wszystkie myśli i uczucia odnoszące się do pierwszej Komunii Świętej, a wyrażane w listach dżemmy z coraz to nową siłą. To, co przytoczyłem, wystarczy, aby wskazać, jak wysoko wznosiły się myśli tego dziewięcioletniego aniołka. Bóg, jakby chcąc pomóc dziewczynce, by łatwiej zachowywała drogocenne owoce pierwszej komunii, właśnie w tym czasie powołał do siebie jej dziadka i wuja. Dwie ciotki, przez nich osierocone, zamieszkały z panem Galgani, były to osoby pobożne i przywiązane do rodziny szwagra. Przybyły w chwili, gdy Gemma bardzo potrzebowała ich pomocy. Uczucia jej wywołane pierwszą komunią dziwiły członków rodziny, nie podobały się im, to też stawiali ciągłe przeszkody pobożności Gemmy. Nie pozwalali jej wstawać wcześnie i chodzić zbyt często do kościoła. Wymagali, by wieczorami brała udział we wspólnych spacerach i stroiła się tak jak jej siostrzyczki itd. Podobne wymagania zatruwały życie biednego dziecka. Z przyjazdem dobrych ciotek odzyskała swobodę. Codziennie raniutko słuchały razem mszy świętej, a wieczorem nawiedzały przenajświętszy sakrament. Wspólnie się modliły i rozmawiały o Bogu. Dziecku zdawało się, że wróciły piękne dni, kiedy żyła jeszcze jej matka. Dotąd spowiednik pozwalał jej komunikować tylko trzy razy na tydzień. Teraz przystępowała codziennie do stołu pańskiego. W miarę postępów w życiu wewnętrznym, Bóg stawał się dla niej coraz bliższy. Jezus, mówiła, napełniał coraz bardziej moją biedną duszę mówił mi wiele rzeczy i coraz częściej obsypywał mnie pociechami. Szczęśliwe Dziecie, wcześnie było Ci dane poznać tajemnice Królestwa Bożego, ukryte przed większością ludzi i kosztować niebiańskiej słodyczy manny eucharystycznej, zgotowanej nam przez Tego, który powiedział Kto spożywa moje ciało, i pije moją krew, ma życie wieczne. Głębie dusze czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty czyta Magdalena Woźniak. Rozdział czwarty życie rodzinne heroiczna cierpliwość w ciężkich próbach. Gemma miała szesnaście, lat, gdy musiała pożegnać ukochane nauczycielki i zakład, do którego się przywiązała. Wolna od zajęć szkolnych, z całym poświęceniem oddała się gospodarstwu, a bardziej jeszcze wychowaniu rodzeństwa. Starała się skierować powierzoną sobie gromadkę na drogę doskonałości, udzielając jej dobrych rad i otaczając ją pilną czujnością. Nie mamy w tym względzie żadnych bliższych szczegółów, ale sumienność i roztropność Dżemmy każe nam sądzić, że się dobrze wywiązała ze swych obowiązków. Postępowanie w rodzinie wywoływało podziw nawet u obcych. Służący Piotr Madzi, codzienny świadek zachowania się swej młodej pani, mówił często podziwiając jej cnoty. Jak chcecie wiedzieć, to Gemma nie ma sobie równej. Obowiązki nie przeszkadzały jej modlić się i rozmyślać ustawicznie. Raz, opowiada sama, gdy spojrzałam na krucyfiks, ogarnął mnie taki ból, że padłam zemdlona. Widząc to, ojciec począł mi robić wyrzuty, że przez zamknięte życie. I uczęszczanie w rannych godzinach do kościoła szkodzę sobie na zdrowiu. Boli mnie, odrzekłam, oddalenie od Jezusa w tabernakulum. Tak więc po raz pierwszy wyjawiła głośno smutek spowodowany tęsknotą za Jezusem w najświętszym sakramencie. Do tego czasu to jest do osiemnastego roku życia ta pobożna dziewica ukrywała te uczucia w swym sercu. Powiedziałam Jezusowi, mówiła dalej: Pójdę za Tobą, o Jezu, za cenę wszelkich cierpień, pójdę z całą gorącością. Nie chcę dotychczasowej obojętności, nie chcę Ci więcej sprawiać przykrości. Innym rysem tej duszy wybranej była nadzwyczajna miłość ubogich. Jedyna cnota, którą przyznawała sobie, pomimo nędzy i nicości duchowej, o której się oskarżała. Ile razy wychodziłam, opowiada, prosiłam ojca o pieniądze, a jeżeli ich nie dostałam, brałam chleb, mąkę, lub inne zapasy. Dzięki Bogu, spotykałam zawsze potrzebujących, ubogim, przychodzącym po wsparcie do naszego domu, dawałam bieliznę i wszystko, co miałam. Wkrótce spowiednik zabronił mi tego, a ojciec przestał dawać pieniądze i nie pozwolił nic rozdawać. Gdy wychodziłam, spotykałam ubogich, śpieszących ku mnie, a nie mając nic dla nich, płakałam ze zmartwienia i w końcu przestałam wychodzić. Jemma nie mogła jednak wciąż pozostawać w domu, ojciec, znając jej żywą, żądną ruchu naturę. Zmuszał ją do przechadzki z młodszym rodzeństwem. Spełniając to polecenie, bocznymi dróżkami wychodziła za miasto, aby zdala od mieszkań ludzkich rozkoszować się świeżym powietrzem i samotnością. Lecz za sprawą szatana musiała wyrzec się wkrótce tej niewinnej rozrywki. Pewien młody oficer, spostrzegłszy tę piękną dziewczynę, zaczął ją śledzić. Gemma, mając zwykle Oczy spuszczone, nie zauważyła od razu, że jest śledzona. Zmartwiła się ogromnie, bardzo płakała i po gorącej modlitwie postanowiła chodzić tylko do pobliskiego kościoła. Tak dobrze umiała bronić swej sprawy przed ojcem, że ten zostawił jej wolny wybór. Będąc pełna cnót, nie widziała ich w sobie, a bolejąc nad tym, usiłowała zdobyć ich coraz więcej. Jemmo mówiła do siebie, trzeba abyś się zmieniła i oddała się cała Jezusowi. Korzystała z każdej okoliczności, aby obudzić w sobie większą gorliwość zarówno w uroczystościach kościelnych, jak i w korzystaniu z piękna przyrody, ze zmian pór roku, a nawet zabaw. W grze o nazwie Krótka Słoma. Los zrządził, że wyciągnęła źdźbło najdłuższe, widząc to, rzekła, oto znak, że Bóg chce ode mnie największej świętości i ja jej chcę również. Kończył się rok 1895. Myśl o nowym roku napełniała ją pragnieniem większej doskonałości. Kończąc rozmyślanie, Zapisuję w swojej książce następujące postanowienia. W tym nowym roku postanawiam sobie rozpocząć nowe życie. Nie wiem, co mnie czeka. Oddaję ci się cała, mój Boże. Wszystkie moje nadzieje i uczucia zwrócę ku Tobie. Czuję, żem słaba. O Jezu, ale przy Twojej pomocy pragnę żyć inaczej. To jest być więcej z Tobą złączona. Dając jej to dobre usposobienie, Bóg chciał do wielkich rzeczy przygotować swą wierną służebnicę. Gemma miała przeczucie i pragnienie tych łask. Dla zadość uczynienia, za moje liczne grzechy, mówiła, prosiłam Boga o cierpienie. Tak, mój Jezu, powtarzam, często dla Ciebie chcę cierpieć. I bardzo cierpieć. Gemma nie była nowicjuszką na drodze krzyża. Od dzieciństwa, ukochana przez Jezusa, otrzymała wcześniej swą cząstkę cierpienia. Od śmierci matki nie było dnia, w którym bym nie zniosła czegoś dla Jezusa, przyznała się swemu przewodnikowi. Teraz, kiedy minął wiek dziecięcy, Bóg zastosował ciosy dojrzałe do jej sił. Dżemma doznała cierpienia w nodze. Ból był bardzo ostry, ale nie zwracała na nań zrazu uwagi, znosząc mężnie wszelkie boleści. Zaniedbana choroba wzmogła się i trzeba było się udać do chirurga. Lekarz, widząc groźne rany, nie krył niebezpieczeństwa i oznajmił, że prawdopodobnie trzeba będzie nogę amputować. Ograniczając się początkowo na częściowej operacji, otworzył zepsute miejsce do kości i zaczął wycinać i wyskrobywać części chore i zakażone. Pacjentka nie pozwoliła się uśpić i znosiła heroicznie, męczarnie, równające się torturom. Obecni drżeli z przerażenia i litości, ona jedna wydawała się obojętną i ani drgnęła. Przy boleśniejszych cięciach, mimowolnie westchnęła kilka razy, ale zwracając się natychmiast do obrazu ukrzyżowanego, przepraszała go za swą słabość i nie traciła spokoju. W ten sposób, że użyjemy jej własnych słów, po tylu prośbach o cierpienie Jezus pocieszał ją na koniec. Boski Mistrz uwolnił jednak ukochaną służebnicę na czas jakiś od cierpień cielesnych by jej podać inny kielich goryczy. Pan Galgani, jej ojciec, był człowiekiem starego pokroju, skromnym, litościwym, dobrym aż do łatwowierności, niezdolny do żadnego fałszu, nie przypuszczał, aby ktoś mógł go oszukać. Wielu, znając go z tej strony, starało się wyzyskać jego nadzwyczajną dobroć. Dom jego był dla wszystkich otwarty, Jeden prosił go o pożyczenie pieniędzy, inny był jego poręczycielem. Służba okradała go, dzierżawcy i lokatorowie nie płacili należności. Nadto długie i ciągłe choroby w rodzinie, śmierć żony i dwojga dzieci, setki innych niepowodzeń pochłaniały stopniowo jego majątek. Strata niezasekurowanych biletów bankowych dopełniła ruiny. Ruchomości i nieruchomości zostały zasekwestrowane i liczna rodzina znalazła się w nędzy. Wkrótce biedny ojciec umarł na raka gardła, zostawiając ukochane dzieci bez środków do życia. Na wieść o jego zgonie zjawili się urzędnicy i policja ze strony wierzycieli, zamknęli aptekę i opieczętowali pozostałe meble. Słuchając opowiadania o tylu nieszczęściach, Zdawałoby się, że przed naszymi oczami rozwijają się obrazy z klęsk hioba. Przypatrzmy się uczuciom dżemmy w tym ucisku. Rok 1897 rozpoczął się nieszczęśliwie dla całej naszej rodziny. Ja jedna byłam obojętna na naszą niedolę. Rodzeństwo martwiło się, że zostaliśmy bez środków i że ojciec był bardzo chory. Pewnego rana zrozumiałam, jakiej ofiary zażąda teraz ode mnie Jezus. Płakałam bardzo, ale w dniach smutku Boski Mistrz był jeszcze bliższy mej duszy. A potem widok budującego poddania się ojca wobec śmierci, natchnął mnie taką siłą, że spokojnie zniosłam ten straszny cios. W dzień jego zgonu Jezus nie dopuścił. Rozpływać mi się we łzach i spędziłam go na modlitwie, zupełnie poddana świętej woli Boga, Ojca w niebiosach, który zastąpił mi Ojca na ziemi. Po tej stracie zostaliśmy bez żadnych środków, nie mieliśmy z czego żyć. Ciotki przyszły z pomocą nieszczęśliwej rodzinie, dżemę najbardziej ulubioną przez wszystkich, Zaprosiła bogata krewna do Kamojore, gdzie mogła ją otoczyć wygodnym komfortem, jakim w domu cieszyła się za najlepszych czasów. Cnotliwa dziewica równie obojętnie przyjęła dostatek w Kamojore, jak i biedę w mieście Lukka. Jedynym jej szczęściem była zawsze praca w domu, modlitwa i obcowanie z Jezusem, pędziła życie klasztorne, życie Boże. Odwieczny wróg człowieka zakłócił jednak ten spokój w następujący sposób. Gemma w dwudziestym roku życia odznaczała się nadzwyczajną pięknością. Jej postawa szlachetna i pełna wdzięku, nawet w najskromniejszym ubraniu, zachwycała każdego. Oczy jej, zwykle spuszczone, jaśniały jak gwiazdy. Do powabów zewnętrznych jej pobożność, skupienie i skromność dodawały jej dodatkowo uroku. Zdarzyło się więc po raz drugi, że pewien bogaty młodzieniec zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i prosił ją o rękę. Związek ten mógłby podźwignąć rodzinę Galganii z upadku, ale anielska dziewica słyszeć nawet nie chciała o małżeństwie i aby uniknąć próśb i nalegań, bolała się oddalić. Nie powstrzymały jej niewygody i głód, jakie dobrze wiedziała, czekały ją w lukka. Na usilne prośby pozwolono jej wrócić do rodzinnego domu, zastała go w tymże samym opłakanym stanie, w jakim go opuściła. Nie był to jednak koniec tych ciężkich prób, których miała doświadczyć Dżemma. Wkrótce po powrocie do domu znowu zapadła na zdrowiu i doświadczyła tysięcznych cierpień. Były to gwałtowne bóle głowy, bóle w krzyżu, w biodrach, skrzywienie kości pacierzowej, zupełna utrata słuchu, wrzody na głowie, na piersiach i w okolicy bioder, na koniec utrata włosów i zupełny paraliż ciała. Dla uniknięcia opatrunku przez lekarza biedna dżemma ukrywała jak mogła swoje cierpienia. Jak by miała dać się obejrzeć i dotknąć obcej ręce, kiedy sama nie pozwoliła sobie spojrzeć na wrzut, który jej dolegał w okolicy bioder i go nawet nie dotknęła. Choroba robiła zastraszające postępy i chociaż Gemma wolałaby znosić ból dziesięciokroć dotkliwszy niż zgodzić się na oględziny lekarza, musiała jednak poddać się konieczności, ofiarowując ją Bogu jako umartwienie. Trzech słynnych profesorów uznało chorobę za bardzo poważną i trudną do uleczenia. Postanowiono wyciąć wrzut i przypiec plecy. Gemma, troszcząc się bardziej o zachowanie skromności niż o szukanie ulgi w cierpieniach, przy tej bolesnej operacji nie dała się uśpić. Po załatwieniu się z pierwszym wrzodem, chirurdzy zabrali się do wrzodów na głowie, ale musieli się wstrzymać, widząc, że biedna pacjentka jest zbyt słaba. Usunęli się, oświadczając, że nie ma dla niej ratunku, i są przekonani, że nie doczeka dnia następnego. Radzili udzielić jej ostatnich sakramentów świętych. Działo się to 2 lutego 1899 roku. Nie umarła, wprawdzie, ale też nie nastąpiło żadne polepszenie. Tęskniąc za niebem, Dżemma uważała, że choroba jej postępuje zbyt wolno. Idźmy do Jezusa, mówiła często. Idźmy do niego, by z nim na zawsze pozostać. Cierpiała nad tym, że wskutek długiej i przykrej choroby była ciężarem dla rodziny, ale ponieważ to było wolą Bożą, czekała ze spokojem i z poddaniem się Bożym wyrokom. Ponieważ leżała nieruchoma na łożu boleści, aby jej ulżyć, litościwe ręce od czasu do czasu zmieniały jej położenie. Oprócz członków rodziny, otaczały ją swym staraniem siostry, świętej Kamili, powodowane litością płynącą z ich powołania, a zapewne i czcią dla świątobliwej chorej. Przyprowadzały czasem swe nowicjuszki, by je zbudować widokiem takiej cierpliwości i cnoty. Odwiedzały także dżemmy jej dawne nauczycielki, kochające ją serdecznie i pomne na piękne cnoty, jakimi jaśniała. W ten sposób płynęły długie miesiące. Wreszcie przeszedł rok cały, a płomyk jej życia tlił się jeszcze. Nędza rodziny wzrastała z powodu długów, zaciągniętych na lekarzy i lekarstwa. W końcu nikt nie chciał pożyczyć już ani grosza. Dusze miłosierne, odwiedzając Dżemmę, z pewnością przyszłyby jej z pomocą, ale dzieci pana Galgani, pamiętające lepsze czasy, ukrywały swą nędzę i doszły do tego, że nie miały za co ulżyć cierpieniom ukochanej siostry. Bóg jednak wynagrodził ich wielką cierpliwość. Gemma nie umarła. Bóg chciał okazać w niej swą potęgę zlewając na nią nadzwyczajne dary. Wyzdrowienie wymagało cudu. Bóg sprawił go w sposób, o którym Dżemma sama opowiada następującą. Rodzina moja odprawiała nowenny na intencję mego powrotu do zdrowia. Wzmocniona słodkimi słowami, jakie usłyszałam z ust samego Jezusa, byłam obojętna na wszystko – Jedna z moich dawnych nauczycielek, odwiedzając mnie, jak sądziłam, po raz ostatni przed spotkaniem w niebie, radziła mi usilnie, abym odprawiła nowennę do Błogosławionej Małgorzaty Marii Alakok, zapewniając, że otrzymam łaskę zupełnego wyzdrowienia albo prędkiej śmierci, która otworzy mi niebo. Rozpoczęłam ten nowennę. Żeby jej zrobić przyjemność Było to 23 lutego 1899 roku Przed północą posłyszałam szmery różańca Potem jakaś ręka spoczęła na mym czole A głos przyciszony odmówił dziewięć razy Ojcze nasz, zdrowaś, chwała Ojcu Ledwie odpowiadałam, tak byłam osłabiona Głos ten powiedział mi następnie, Czy chcesz wyzdrowieć? Proś o to gorliwie co wieczór najświętsze serce Jezusa. Będę przychodził do ciebie co dzień w czasie nowenny i będziemy się razem modlili. Był to czcigodny ojciec Gabriel, pasjonista, który dotrzymując obietnicy, przychodził co wieczór. Kładł mi rękę na czole i modliliśmy się razem do serca Pana Jezusa. Następnie kazał mi dodawać trzy chwała Ojcu na cześć Błogosławionej Małgorzaty Marii. Nowenna skończyła się w pierwszy piątek miesiąca. Spowiadałam się i należąco przyjęłam Komunię Świętą. O jakże słodkie były te chwile, które spędziłam z Jezusem! Pytał mnie. Jemmo. Czy chcesz wyzdrowieć? Nie mogłam odpowiedzieć ze wzruszenia, lecz w głębi duszy myślałam: Jezu, daj co sam chcesz. Dobry Jezus uzdrowił mnie. Dwie godziny po Komunii Świętej wstałam z łóżka. Rodzina moja płakała ze szczęścia. Ja również cieszyłam się z nimi nie dlatego, że odzyskałam zdrowie, ale że Jezus okazał mi tyle dobroci i zanim mnie opuścił tego rana, przemówił w mym sercu głosem, którego nie zapomnę nigdy: Córko, po łasce, którą otrzymałaś, pójdziesz za mną z większą jeszcze gorliwością. Będę zawsze z Tobą, będę Ci ojcem. A oto matka Twoja. Tu wskazał na najświętszą pannę bolesną. Moja ojcowska opieka będzie czuwała nad tymi, którzy się jej polecają. Nie będzie Ci brakowało niczego, nawet wówczas, gdy Ci odejmę wszelką pociechę i ostoję na ziemi. Szczęśliwa strata, szczęśliwy zysk. Tak. Szczęśliwa strata wszelkich ziemskich radości, gdy wynagradza je zysk posiadania Jezusa. Dalsze opowiadanie da nam tego namacalne dowody. Głębie dusze czyli święta Gemma Galgani ojca Germano Ruopolo pasjonisty. czyta Magdalena Woźniak. Rozdział 5 Dżemma za zrządzeniem opatrzności zostaje przygarnięta przez pewną szlachetną rodzinę. Po cudownym opuszczeniu łoża boleści, gdzie oczyściła się jak złoto w ogniu, Dżemma, przejęta miłością Bożą, wróciła do swych codziennych komunii. Odtąd, mówiła, nie mogłabym żyć, jeżeli bym codziennie nie przyjmowała Jezusa. Czuła głód Eucharystii. Po rzadkich komuniach, którymi zasilano ją w czasie dwunastomiesięcznej choroby. W tej uczcie miłości znalazła urzeczywistnienie obietnicy Zbawiciela: Nie będzie Ci brakowało niczego, nawet wówczas, gdy Ci odejmę wszelką pociechę i ostoję na ziemi. Jezus w hostii zastąpił jej wszystko. Tymczasem nędza rodziny wzrastała coraz bardziej, i kiedy pomoc ciotek nie nadchodziła, musieli żyć z jałmużny. Nieraz biedne dzieci szły spać bez kolacji, a na obiad miały tylko chleb suchy. Gemma zadawalała się czasem kilku kroplami wina, przyniesionymi przez jakąś litościwą sąsiadkę. Wystarcza mi to, mówiła. Jestem teraz zdrowa. Nie potrzebuje nic więcej. Jeżeli coś jest w domu, niech służy braciom i siostrom. W rzeczywistości chleb żywota, który spożywała co rano, nasycał ją zupełnie. W tym czasie pewna bogata i bardzo pobożna pani, widząc skupienie i gorącą modlitwę Dżemmy, zwróciła na nią uwagę. Wydawało się jej, że stoi wobec Serafina, gorejącego miłością Bożą. Po kilku dniach, nie mogąc oprzeć się chęci, zaznajomienia się z nią, zbliżyła się do niej przy wyjściu z kościoła. Towarzyszyła jej w drodze i namówiła do wstąpienia do siebie. Przy bliższym poznaniu, bardziej jeszcze mogła ocenić jej dobroć, rzadką prostotę i nadzwyczajną skromność. A dlaczegożby anioł ten nie miał zamieszkać z nami? Pomyślała sobie. My, jedenaścioro dzieci w domu, jedno więcej nie zrobi różnicy. I zacna ta pani przedstawia swój projekt rodzinie, która go chętnie przyjmuje. Pytają o zdanie starsze dzieci, radzą się członków rodziny, w ich liczbie czcigodnego księdza, który tam mieszkał, a był kochany, i poważany jak ojciec. Wszyscy jednogłośnie pochwalają ten zamiar. Przyjmiemy więc Jemme, mówią wówczas pobożni rodzice: Będzie naszym dwunastym dzieckiem, niech ją wszyscy uważają jako naszą córkę, niech ją służba szanuje i niech jej na niczym nie zbywa. Z powodu skrajnego ubóstwa rodziny ciotki zgodziły się na rozstanie z ukochaną siostrzenicą która była jedynym promieniem radości ich domowego ogniska. W pierwszych dniach Gemma co wieczór wracała do domu, ale wkrótce pozwolono jej przenieść się na stałe do nowej rodziny. Ktoż by nie podziwiał tego cudu opatrzności Bożej? Trafiają się zapewne bezdzietne wdowy, pobożne samotne kobiety, które przez miłosierdzie, ale po prostu dla wygody i pociechy osobistej, przyjmują opuszczone sieroty. Ale któż by nie uważał za zuchwałą i nieziszczalną myśl przyjęcie dżemmy do rodziny tak licznej złożonej z ojca, matki, ciotek, sióstr, siostrzeńców, jedenaściorga dzieci, z których najstarsze miało dopiero dwadzieścia lat. Ta, którą zamierzano przyjąć, była córką matki zmarłej młodo na suchoty i siostrą pięciorga suchotników, zmarłych już... Lub bliskich śmierci, przez jakąś niewytłumaczalną nieostrożność, narażano się na niebezpieczeństwo zarażenia, wprowadzając między kwitnącą młodzież osobę obcą, która może nosiła już w sobie zarodki tej strasznej choroby. Ale taka była wola Boża, a czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Mówi apostoł. Zresztą sam widok dziewczęcia wzbudzał zachwyt i sympatię. Uczucia te wzrastały w miarę bliższego poznania. Pokorna, łagodna, pełna uszanowania, niezdolna do płochości lub kaprysu, i tak oddana każdemu, dobra dla wszystkich w swej nowej rodzinie, nie była nigdy powodem do niepokoju, nieporozumienia albo kłótni ze służbą lub dziećmi. Któż nie wie, jak bardzo nieraz dzieci rozmaitego charakteru i wieku mają do zarzucenia osobie obcej, która przybyła do domu nie jako ich służąca, lecz jako towarzyszka i równa? Że tak nie było z Dżemmą, świadczą fakty łatwe do sprawdzenia. Mogę przysiąc, świadczy pani tego domu, że w przeciągu trzech lat i ośmiu miesięcy pobytu dżemmy u nas nie zaszło w naszej rodzinie nic, co by jej można było zarzucić. W niej zaś nie spostrzegłam żadnej wady, żadnego błędu. Życie dżemmy popłynęło nowym torem. Z powodu szczupłego pomieszczenia spała już to w pokoju jednej ze starszych córek. Już to u przybranej matki, którą nazywać będziemy ciotką, gdyż była ciotką jedenaściorga przybranego rodzeństwa dżemmy, dżemma zaś dawała jej słodkie miano matki. Jak w rodzinnym domu, najpierwszą część każdego dnia poświęcała Jezusowi. Rano po przebudzeniu wstawała, pośpiesznie ubierała się i milcząca, skupiona. Szła do kościoła. Przed mszą nie zaczynała żadnej pracy, choćby ona była nagląca. Wstrzymywała się nawet od rozmowy. Początek dnia musiał być poświęcony Jezusowi. W kościele słuchała dwóch mszy jednej jako przygotowanie do komunii, której nie opuszczała nigdy, a drugiej na dziękczynienie po niej. Po powrocie wraz ze starszymi córkami otaczała opieką młodsze dzieci. Modliła się z nimi i była wszędzie, gdzie potrzebowano jej obecności. Gemma doskonale haftowała i umiała dużo eleganckich robótek. Nie tym jednak zajmowała się zwykle uważając je za próżność i stratę czasu. Bolała naprawiać bieliznę, robić pończochy. I spełniać prace niepozorne, ale wymagające cierpliwości, a tak potrzebne w licznej rodzinie. Chociaż od dzieciństwa była przyzwyczajona do tego, by jej służono, lubiła najskromniejsze zajęcia. Nosiła wodę, sprzątała ze służącymi, zmywała naczynia i pomagała kucharce. Prosiła by jej polecono piecze nad chorymi i sama jedna potrafiła ich obsłużyć. Zdarzyło się, że jedna ze służących dostała wstrętnych wrzodów na nogach. Gemma opatrywała je z taką troskliwością, na jaką nie zdobyłaby się żadna służąca względem najlepszej z pań. Słała jej łóżko, porządkowała pokój i klęcząc u jej nóg obwiązywała cuchnące rany, nie bacząc, że jedyną zapłatą za jej dobroć były słowa pełne pogardy. Wstrętna mi jesteś, mówiła doń pewnego razu jej pacjentka. Nie chcę cię widzieć przy moim łóżku. Zamiast się obrazić, Dżemma podwoiła troskliwość i starała się na wszelki sposób nieść ulgę niewdzięcznej i niedelikatnej chorej. Dżemma gotowa była pracować cały dzień, gdyby jej pozwolano, ale przybrana matka nie zgadzała się na to. Przyjęto ją do tej rodziny nie dla posługi, lecz aby była pociechą i dobrym przykładem. To też, gdy uporała się z powierzonym sobie działem gospodarstwa, ciotka mówiła: Zostaw to, zostaw i odpocznij, droga Gemmo. I prowadziła ją do bawialni lub na dziedziniec. Tam przy jakiejś ręcznej robótce te dwie piękne dusze rozmawiały o rzeczach duchowych. Mówiły o miłości Bożej, o komunii porannej, o patronie dnia dzisiejszego. Ciotka używała tych chwil, aby, korzystając z prostoty dziecięctwa, odsłonić nieco tajemnic jej wewnętrznego życia. Wśród ożywionej rozmowy zadawała pytania tak zręcznie, że Gemma, nie domyślając się podstępu, opowiadała z całą naiwnością, o świetle otrzymanym przy Komunii Świętej, o powziętych postanowieniach, o szczegółach swych zachwyceń. Dzięki tej pobożnej przebiegłości, którą doradziłem, potrafiliśmy odkryć rzeczy nadzwyczajne i budujące, które by na zawsze pozostały nieznane. Rozmowy te powtarzały się co dzień, nie tracąc nic na wdzięku. Gdy następnie owa pani oddalała się na czas dłuższy, a na jej miejsce przychodził ktoś inny, Gemma korzystała z pierwszej sposobności, by się wymknąć niepostrzeżenie do swego pokoju i rozmawiać tam poufnie z Bogiem. Tak spędzały czas te święte dusze. Gdy się zważy, że prowadzenie domu nakładało na ciotkę mnóstwo obowiązków, dziwić się trzeba, w jaki sposób nie zaniedbując go, mogła ona poświęcić tyle czasu na rozmowę ze swą przybraną córką. Prawda, że mówiła zwykle, odpoczywam w obecności Dżemmy. Sam jej widok jest dla mnie wytchnieniem. Nie czuję przy niej znużenia i zapominam o codziennych przykrościach. Jakiż ciężki rachunek czekałby mnie przed Bogiem, dodawała, Gdybym nie umiała ocenić daru, który otrzymałam w tej anielskiej istocie, i gdybym nie potrafiła wyciągnąć stąd korzyści dla duszy. Oto wyjątek z listu pisanego do mnie przez tę zacną osobę. Powiem o naszej dżemie, to tylko, że jest coraz bardziej czarująca. Gdy patrzę na nią, zdaje mi się, że widzę w niej istotę nie z tego świata. Co za szczęście żyć z takim aniołem, niepodobna jej odmalować. Anioł w ludzkim ciele, oto jej określenie. Cała rodzina podzielała to zdanie, czcigodny ksiądz mieszkający w tym domu, tak się o niej wyraża. Od pierwszej chwili znajomości z tą młodą dziewczyną podziwiałem w niej bogactwo darów bożych. Była w niej nadzwyczajna i zachwycająca prostota z jednej, roztropność i spostrzegawczość z drugiej strony. Obserwowałem ją ciągle, i przez cały czas jej pobytu u nas, mogłem stwierdzić jej nadzwyczajną obowiązkowość zupełne wyrzeczenie się własnej woli i praktykę wszystkich cnót. Cnoty te. Spełniane z taką gorliwością, wytrwałością i skromnością, wydawały się, że są jej przyrodzone. Dziwiło mnie szczególnie jej głębokie skupienie i ścisłe połączenie z Bogiem. Nawet wśród najbardziej rozpraszających zajęć domowych była jakby zatopiona w rzeczach boskich, co jej nie przeszkadzało wcale spełniać jak najlepiej każdy obowiązek. Cudowna pobożność. Promieniowała z całej jej postaci, szczególnie z oczu zawsze skromnie spuszczonych. Wyznaje, że byłem przejęty i wzruszony, ilekroć spotkałem się z jej wzrokiem. Świadectwo tego zacnego kapłana, pełne innych jeszcze szczegółów, kończy się w ten sposób. Bóg jeden zna korzyść duchową, którąśmy osiągnęli ze stosunku z tą duszą uprzywilejowaną. Serce moje zaczerpnęło z niej wiele pociechy i ulgi i pozostanie zawsze pod urokiem jej anielskiego obejścia, które najbardziej mnie budowało w czasie mojej choroby. Byłem zachwycony jej delikatnością, zręcznością i troskliwością, mającą w sobie coś prawdziwie macierzyńskiego. Inny zacny kapłan, przyjaciel rodziny, którą często odwiedzał, tak samo się wyraża. Oto jego świadectwo. Skromność i niezrównana prostota, odbijająca się w postaci dżemmy, robiły na mnie najlepsze wrażenie. Nie mogłem w niej zauważyć najleżejszej niedoskonałości, chociaż przyglądałem się jej często i z bliska. Jej obejście nacechowane było wrodzonym wdziękiem i uprzejmością, świadczącą o pięknie jej czystej duszy. Gdy rozmawiała, oczy jej patrzyły w dal z jakimś dziwnym wyrazem. Mówiła mało, odpowiadając tylko na zapytania. Nie słyszałem jej mówiącej dla własnej przyjemności. Zapytywana o zdrowie, odpowiadała krótko i niechętnie. Byłem przekonany, że to dusza piękna, o wytwornej delikatności sumienia i przejęta Bożą miłością, ale nie podejrzewałem ją o wybitną świętość. Gemma prawie dla formy tylko uczestniczyła we wspólnych posiłkach, gdyż jadała nadzwyczaj mało. Po paru łyżkach rosołu opuszczała jadalnie. Pod jakimkolwiek pozorem, udając się do kuchni, wracała pod koniec obiadu, aby spożyć parę kęsków w towarzystwie rodziny. Po skończonym posiłku usuwała się niezwłocznie, nie biorąc udziału w ogólnej rozmowie. Nie uczestniczyła też w przechadzkach, a obecni, znając jej wstręt pod tym względem, nie nalegali, aby im towarzyszyła. Wieczorem udawała się do kościoła na błogosławieństwo. Przenajświętszego Sakramentu, tak rozpowszechnione w pobożnym mieście Lukka, i wracała stamtąd o późnej godzinie. Spokój towarzyszący jej czynnościom i doskonała dyskrecja były tak wielkie, że przechodziła prawie niedostrzeżona, nie słyszano nigdy jej głosu ani śmiechu. Nigdy nie biegała zakłopotana, chociaż była bardzo żywego usposobienia. Gdy ktoś obcy przychodził w odwiedziny, usuwała się, aby zostawić rodzinie zupełną swobodę i uniknąć niepotrzebnych rozmów, powodujących roztargnienie. Skrupuł ten posunęła do tego stopnia, że i po paru latach nie znała nikogo zbywających. Obce jej też były sprawy rodzinne, ponieważ nie chciała przysłuchiwać się, kiedy o nich mówiono. Ileż mocy ducha wymaga podobna powściągliwość. Ten ją tylko zachować potrafi, kto ćwiczy się w cnocie, a za jedyny cel ma Boga. W swej przybranej, a prawdziwie chrześcijańskiej rodzinie, cnotliwa Dżemma miała często tę pociechę, że mogła pełnić uczynki miłosierdzia, jak za dni dobrobytu w rodzinnym domu. Często prosiła ciotkę o resztki jedzenia dla jakiegoś ubogiego. Gdy słyszała dzwonek, odgadywała zawsze, że u drzwi stoi ktoś potrzebujący wsparcia i prosiła, by jej pozwolono samej otworzyć. Przeczucie nie myliło jej prawie nigdy. Spostrzegłszy ubogiego, szczęśliwa, jak gdyby odkryła skarb. Wprowadzała go na podwórko, sadzała, biegła po jakiś smaczny kąsek. I wracała uszczęśliwiona, usługując mu z wdzięcznym uśmiechem, siadała obok niego, a podczas gdy on jadł, wypytywała go. Dziadku, czy byliście dziś na mszy? Jak dawno przystępowaliście do sakramentów? Czy odmawiacie pacierz rano i wieczorem? Czy myślicie czasem, ile Chrystus dla nas wycierpiał? Potem podsuwała mu uczucia wiary, pobożności, poddania się woli bożej, i nieszczęśliwy odchodził, pokrzepiony na ciele i na duszy. Ciotka, dla której nie było tajemnicą miłosierdzie, przybranej córki, przyglądała się często z ukrycia tej wzruszającej scenie, patrzyła na jej anielską towarzyszkę, rozpromienioną miłością, na jej ruchy pełne wdzięku. I ożywienia na całą jej postać wyrażającą serdeczne współczucie, i w sercu błogosławiła Pana. Złapana czasem na gorącym uczynku dziewczyna rumieniła się i w ten sposób tłumaczyła miłość swą do nędzarzy. Czyż nie jestem także uboga? Jezus zabrał mi wszystko, a jednak niczego mi nie brakuje. Zbyt dobrze obchodzą się ze mną. A dlaczegóż by inni ubodzy mieli być wydziedziczeni? Wracając raz do tej myśli, powiedziała ze wzruszającą pokorą. To, co moi dobrodziej robią dla mnie, powinni to robić jak dla ubogiego spotkanego na drodze, inaczej nie mieliby żadnej zasługi. Ta szlachetna delikatność chrześcijańska daje nam miarę wdzięczności dżemmy dla jej dobroczyńców. Prosta w ułożeniu, a czując wstręt do komplementów, nie umiała tej wdzięczności w słowach wyrazić, ale w pewnych okolicznościach twarz jej wyrażała uczucia przepełniające serce. – Mój Boże – zawołała razu pewnego, sądząc, że jest sama – jak się odwdzięczę za wszystko, co mi robią. Nie umiem nawet dziękować. Tak jestem źle wychowana i nieumiejętna. Pamiętaj o nich sam, o Boże. Błogosław im w interesach. Oddaj im stokrotnie ich dobrodziejstwo. Jeżeli masz ich dotknąć nieszczęściem, zwróć je na mnie. W ostatniej chorobie mówiła czasem z tkliwością do któregoś z członków rodziny. Miejcie jeszcze dla mnie trochę cierpliwości. Pomyślę o was przed Jezusem. Tak w niebie będę się zawsze za was modliła. Te słowa wskazują, że pomimo miłości i starań, którymi była otoczona dziewczyna przyjęta z litości rumieniła się sama przed sobą i czuła się upokorzona swą pozycją, jednak doskonale poddana wyrokom opatrzności, czekała w spokoju na spełnienie Bożej woli. Umiała tak dobrze ukrywać rany swego serca, że nikt z otaczających nie mógł się ich domyślić. W moim sercu, pisała do kierownika, znajduję Jezusa, a na myśl, że go posiadam, uśmiecham się przez łzy. Tak. Czuję, że jestem szczęśliwa nawet pośród smutków. Ciągła modlitwa, jaką ta czysta dusza. Zasyłała do nieba za swych dobroczyńców, wzruszała Boga i skłaniała go do udzielania im łask wszelakich. O mój Boże. Ojcze, żebyś wiedział, pisała do mnie, jak Jezus opiekuje się nimi, błogosławi im w każdej chwili i usuwa grożące im nieszczęścia. Matka tej zacnej rodziny zachorowała niebezpiecznie. I cierpiała gwałtowne boleści. Lekarze nie robili żadnej nadziei. Wówczas Dzemma, zdjęta litością, błagała Pana, by na nią przeniósł te cierpienia. Modlitwy jej zostały wysłuchane. Doniosła mi o tym w następujących słowach: Przyjęłam na siebie cierpienia matki, o których słyszałeś. Są tak okrutne, ojcze, że nie wiem, czy wytrzymam. Matka została natychmiast uleczona, ale ukochana przybrana córka znosiła przez długie miesiące srogie męczarnie. Będąc aniołem opiekuńczym tego domowego ogniska, Gemma zawdzięczała dużo jego mieszkańcom, nawet pod względem duchowym. Pan, w swej mądrości, wprowadził ją do tej rodziny, mając względem jej duszy swoje zamiary. Chciał prowadzić ją, nadzwyczajnymi drogami i mieć chwałę z powodu zadziwiających znaków i cudów, o których będę mówił. W domu rodzinnym objawienia tego rodzaju byłyby źle widziane, dżemma nie znalazłaby nikogo, kto by ją zrozumiał, pokierował i ochronił przed wzrokiem profanów. Była tak pewna tego usposobienia domowników, że drżała na samą myśl powrotu. W przybranej rodzinie czuła się bardzo dobrze, a nawet lepiej niż w klasztorze. Wszyscy w tym domu byli głęboko religijni. Pani domu, zastępująca mnie matka doświadczona w życiu wewnętrznym rozumiała tajemnicę tej duszy i mogła jej przyjść z pomocą. Obdarzona rzadką roztropnością potrafiła zapobiec opowiadaniom i komentarzom. Jakich nie brak wobec nadzwyczajnych faktów w porządku nadprzyrodzonym. A więc w licznej, o bardzo rozległych stosunkach rodzinie, święta dziewica mogła żyć nieznana dla świata. O łaskach, którymi obdarzało ją niebo, wiedzieli tylko jej spowiednicy i kierownicy duchowi. Któż nie widzi w tym dobroci Boga i Jego opatrzności? A teraz. Zanim zakończymy ten rozdział, uważamy sobie za obowiązek zwrócić się do szlachetnych dobroczyńców dżemmy, by sercem wzruszonym w imię zbawiciela podziękować im za dobrodziejstwa wyświadczone wiernej Jego służebnicy. Nazwisko ich nie ukaże się na tych kartach, ponieważ życzyli sobie pozostać w ukryciu, ale Bóg. Zapisał je złotymi zgłoskami w Księdze Żywota. Głębie duszy czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo Pasjonisty czyta Magdalena Woźniak. Rozdział 6: Szczególny charakter świętości Gemmy Jest w świętości charakter ogólny właściwy wszystkim sprawiedliwym. I charakter szczególny, wyróżniający każdego z nich. Pierwszy polega na posiadaniu cnót, których przykład dał nam zbawiciel ten wzór wszystkich wybranych. Drugi polega na praktykowaniu w sposób szczególny cnoty, która górując nad wszystkimi innymi nadaje odrębny charakter każdemu świętemu. Od lat najmłodszych Gemma starała się z największą gorliwością o nabycie wszystkich cnót. Posiadała też je wszystkie w stopniu tak wysokim, iż trudno ocenić której z nich oddać pierwszeństwo. A jednak była taka, którą praktykowała ze szczególną miłością i którą można nazwać jej cnotą charakterystyczną. Promieniowała ona na zewnątrz. Nadawała wdzięk szczególny jej czynom i zjednywała wszystkie serca. Była nią prostota ewangeliczna. Przypatrzmy się tej rzadkiej cnocie w jej rozmaitych przejawach, zanim zgłębimy tajemnicę tej pięknej duszy. Nie będzie to dla nas bez pożytku. Świat mało ceni ten przymiot i nawet szydzi zeń, lecz Bóg, znający prawdziwą wartość, każdej rzeczy stawia ją wysoko, i serce jego skłania się ku tym, którzy chodzą w prostocie. Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, mówi Ewangelia, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To porównanie wyraża prawdziwe pojęcie chrześcijańskiej prostoty, ukazuje człowieka przez tę cnotę tym, Czym jest jako dziecko natury, niezdolne do jakiejkolwiek dwulicowości, kierujące się prawością we wszystkich jego postępkach, gdyż cnota ta, według zdania świętego Tomasza Zakwinu, jest owocem prawdy i skromności. Gemma posiadała prostotę w stopniu nadzwyczajnym i praktykowała ją w sposób jej tylko właściwy. Miała to oko. O którym mówi Ewangelia, proste i jasne oko, które, przyjmując promienie odwiecznej prawdy, prowadzi wszystkie władze duszy prostą ścieżką ku niebu. Umysł jej zawsze zwrócony ku Bogu, w jego świetle oceniał prawdziwą wartość wszystkich rzeczy ich dobroć lub złość ich pożytek lub szkodliwość był jak kryształ najczystszy w którym wszystko się odbijało, nie zostawiając najmniejszego śladu i nie przyćmiewając nigdy jego jasności. Ta miła cnota, odbijając się w jej powierzchowności, pociągała i zachwycała serca, napełniając je uczuciem szacunku i słodkiej ufności. Po krótkiej rozmowie z Gemmą pewien Prałat powiedział, nie czułbym żadnej trudności w odbyciu spowiedzi generalnej przed tym dzieckiem powierzyłbym mu najskrytsze tajemnice sumienia tak wielkie zaufanie budzi we mnie czystość tej duszy wiele osób zachwyconych i zjednanych tą anielską prostotą mówiło z nią o najsubtelniejszych sprawach duszy Gemma słuchała skromnie odpowiadała w kilku słowach i skupiała się natychmiast aby nie myśleć dłużej o czym, z czego jej się zwierzano, obawiając się, by obcymi myślami nie zakłócić prostoty i spokoju swej duszy. Próbowałem nieraz sprowadzić rozmowę na tematy już wyczerpane, ale nie chciała jej nigdy podtrzymywać. Nie zapomniałam mój ojcze, przerwała. Prosić Jezusa za tym nieszczęśliwym. Dziękowała mu za szczęśliwy wynik tej sprawy. Nie myśla o tym więcej. Nie była też zdolna źle sądzić o bliźnim, pomimo wszelkich powodów i faktów. Czyż myśl próżnej chwały mogła wśliznąć się do umysłu tak czystego i prawego? Dżemma nie znała jej nigdy. Szatan, przy całej swej zręczności, z jaką przedstawiał jej oczom własne zasługi i przymioty, nie potrafił złapać jej w swe sidła. Pochwały bez wątpienia nie podobały się jej głębokiej pokorze, lecz zarówno one, jak i zniewagi i pogarda nie zmąciły jej spokoju. Jedne i drugie uważała za małe dzieci, które nie potrafią szkodzić nikomu. Taki był umysł i serce tej niewinnej gołąbki. Dodajmy do tego doskonały porządek, spokój, szczerość i czystość. Całe to piękne serce należało do wszystkich, ale w Bogu jedynie. Wdzięczna była osobom, okazującym jej serdeczność, ale nie czuła niechęci względem tych, którzy patrzyli na nią złym okiem. Wolna od wszelkiego przywiązania ziemskiego, nie pragnęła niczego, niczego nie szukała. I niczym się nie niepokoiła. W strasznych pokusach, jakie cierpiała od szatanów, martwiła się jedynie obawą obrazy Bożej, i gdyby nie ta obawa, nie wyjawiałaby ich nigdy przewodnikowi, tak lubiła ukrywać swoje cierpienia. Lżono ją, a gdy szła do spowiedzi, zdarzyło się, że zuchwali nicponie, przebrani za duchownych, wypędzili ją z kościoła. Milczała i nie opowiadała nikomu o tym zajściu. Baranek Boży wchodzi tak samo w milczeniu na kalwarię, nie otwierając ust, żeby skarżyć się na swoje cierpienia, nie odwracając twarzy od znieważających go. Usta, powiada zbawiciel, mówią z obfitości serca, przez dżemmę mówiła jej nadzwyczajna prostota, nie myśląc nigdy źle o nikim. I o nikim nie mówiła ujemnie. Trzeba było chyba użyć szczypców, mówi jeden ze świadków, aby wydobyć z niej, co wiedziała złego o innych. Nie inaczej postępowała z przewodnikiem. Zapytana odpowiadała tak ogólnikowo, że trudno było ze słów jej wyciągnąć jakiś wniosek. Z wielką ostrożnością, jeżeli zachodziła taka konieczność, odkrywała przed Ojcem Duchowym naganne postępowanie bliźnich. Mój ojcze, mówiła, ta osoba nie idzie prostą drogą. Proszę cię, napisz do niej. Mając do załatwienia jakąś sprawę, nie układała wstępu, przedstawiała rzecz z całą prostotą, bez względu na stanowisko osoby. Zbyteczne słowa wydawały się jej stratą czasu. Listy jej zaczynały się czasem od prostych, lecz bardzo miłych formułek. Na przykład racz zwrócić uwagę. Wydarzyło mi się, drogi ojcze, niech będzie pochwalony Jezus. Oto ciekawa sprawa. Taka prostota bardziej zjednywała rozsądnych ludzi niż czcze i nieszczere formułki kwiecistego stylu. W rozmowach jak już wspomniałem, Gemma była bardzo umiarkowana w używaniu słów. Przy pisaniu, nie krępując się obecnością współbiesiadnika, bardziej była wylewna. Z przewodnikiem łączył ją bardzo swobodny stosunek. Znając go dobrze, nie troszczyła się o poprawność stylu, i mało ją obchodziło, czy list jej wywoła pochwałę lub zostanie zganiony. Po napisaniu pieczętowała go, nie czytając. I nie myśląc o nim więcej, z braku całego arkusza używała połowy, a nawet pierwszego lepszego kawałka papieru. Raz, nie mając znaczka, wysłała list bez niego. Kto wie? Przepraszała w przypisku. Co powie ojciec, gdy będzie musiał zapłacić karę? Proszę, niech mi daruje, jestem biedna, nie mam ani grosza. Taka miła prostota. Zjednywała jej natychmiastowe przebaczenie. Drogie dziecko, ulegając nadmiernie porywom swej pięknej duszy, narażało się nieraz na drobne niestosowności. Trudno jej było wtedy wytłumaczyć, że nie można mieć ślepego zaufania do wszystkich. Sądząc ludzi według siebie, była przekonana, że może im wierzyć we wszystkim. Kiedy spotkał ją zawód, nie chciała w gorzkich słowach widzieć tylko wybuchu gniewu lub innej namiętności, ale pokusę diabelską dopuszczoną przez Boga, dla upokorzenia jej i dlatego nie traciła spokoju. Dżemma, której nie brak było rozsądku i inteligencji, zachowywała się w takich sytuacjach jak dziecko. Stawała się nim przez cnotę i przez miłość Boga. Ponieważ cudowna prostota była charakterystyczną cechą cnoty dżemmy, można było ją dostrzec w najmniejszych szczegółach jej życia i postępowania. Prostota panowała w jej sposobie noszenia się, w ubraniu, w całym wyglądzie. Nie miała i nie chciała mieć w swojej toalecie nic zbytkownego, zadawalając się tym, co niezbędnie. Nie było też nic niezwykłego ani przesadzonego w jej postawie. I gdyby niepewna godność, wypływająca z jej ciągłego połączenia z Bogiem, można by ją wziąć za zwykłą dziewczynę. W kościele, gdzie u stóp tabernakulum spędzała na modlitwie długie godziny, klęczała nieruchomo jak posąg, nie okazując uczuć swego serca, przez westchnienia lub przesadną postawę spotykaną tak często u dewotek. Jeżeli gorliwość wyciskała jej łzy z oczu, zakrywała twarz rękoma. Jednym słowem, prostota ewangeliczna jaśniała w całej jej osobie, we wszystkich cnotach. Była to prawdziwa oblubienica Chrystusowa. Prostota dżemmy nie tylko dodawała wdzięku jej cnotom, lecz towarzyszyła jej również w drodze na najwyższe szczyty mistycznej kontemplacji, do której Bóg raczył ją podnieść. Była jeszcze dzieckiem, tak umysłem, jak i latami, kiedy weszła na te tajemnicze drogi, i taką pozostała tam na zawsze. Jak dziecko wchodziła w stosunek z majestatem Bożym, przyjmowała od niego wielkie tajemnice i kosztowała ich niewypowiedzianych słodyczy. Oto, przyznaję otwarcie, cud, który mnie zawsze najbardziej dziwił i zachwycał w dżemmie. Oto argument najbardziej przekonywujący, który mi kazał od początku pozytywnie sądzić o jej umyśle i świętości. Zachwycała mnie ta naturalność, ta wzniosłość, to szczęście pośród najwznioślejszych zjawisk nadnaturalnego porządku. Słabość nasza uwydatnia się najbardziej wobec wzniosłych tajemnic wiary i mistyki. Ci nawet, którzy ją znają z doświadczenia, drżą zawsze przed tymi niezwykłymi sprawami i przyjmują objawienia Boże z większym szacunkiem i bojaźnią niż miłością. Z Jemmą było inaczej. Zrozumienie najbardziej ukrytych tajemnic nie sprawiało jej żadnych trudności. Umysł jej i serce nie potrzebowały wysiłku, aby się przejąć tymi prawdami. Bóg Święte człowieczeństwo słowa Jezus Eucharystia, aniołowie święci w niebie, były to dla niej bliskie istoty, z którymi rozmawiała sercem, upokarzała się u ich stóp, czciła je, modliła się do nich, jak gdyby widziała to wszystko bez zasłony, i to nie tylko wśród uniesień, zachwytów i najżywszego światła kontemplacji, ale zwyczajnie i nawet w czasie wielkiej oschłości duchowej. Wyznaję, że raz ogarnęła mnie wątpliwość, co do możliwości tak jasnej wiary, graniczącej z oczywistością. Wątpliwość ta jednak pierzchła wkrótce. Jak gdyby spostrzegłszy moje wahanie, Gemma po zdaniu mi sprawy z pewnych objawień bożych zakończyła tymi słowy, które mają dla mnie wartość teologiczną. Stan ten jest rajem na ziemi, a jednak tęsknię do niebiańskiego raju. Bo widzisz, Ojcze, gdy stąd oglądam Boga Jezusa, nie oglądam Go całkowicie, nie daje się posiąść cały, pomimo że rzeczy, które mi pozwala widzieć, przechodzą ludzkie pojęcie. Ja go chcę posiąść całego. Oto wiara godna pochwały, która nie zadawalając się blaskiem objawień i słodyczą poufałości z Bogiem w życiu obecnym gorąco pożąda dóbr przyszłych. Na ile to możliwe ludzkiej naturze, Gemma zbliża się do Boga, nie czując się olśniona Jego nieskończonym majestatem, mówi do Niego z ufnością małej dziewczynki, która usadawia się na kolanach Ojca, jak na należącym do siebie miejscu, by go bawić swym dziecięcym szczebiotem. Bez uszczerbku dla należnego mu szacunku, Gemma w rozmowach ze stwórcą używa tej samej prostoty słów i przemawia do niego ze swobodą, jaką ją cechuje wobec stworzeń. Aby dać o tym dokładne pojęcie, trzeba by powtórzyć wszystkie jej uniesienia i zachwyty. Przytoczmy tylko kilka wierszy ze sprawozdania przeznaczonego dla przewodnika o stanie sumienia, a będziemy mieli możliwość podziwiać inne rysy jej dziecięcej prostoty. W piątek ukazał mi się Jezus. Był poważny. Zdawało się, że płakał. Powiedziała mu: Co ci, Jezu? Dlaczego płaczesz? Czyż nie byłoby stosowniej, Abym i ja płakała zamiast ciebie? Pozwól mi, ja tak tego pragnę. A Jezus nie odpowiadał, wtedy cichutko zbliżyłam się do najświętszej panny i rzekłam: Powiedz, matko, dlaczego Jezus płacze i jakbym go mogła pocieszyć? W czasie tych wzruszająco naiwnych rozmów, pan zbliżał się do zrozumienia tajemnic swej nieskończonej dla dusz miłości. Widzialna obecność anioła stróża, którą cieszyła się nieustannie, była dla Gemmy jedną z najbardziej naturalnych rzeczy. Rozmawiała z nimi jak z przyjacielem, bez końca dawała mu polecenia rozmaitego rodzaju dla mieszkańców nieba i ziemi. Wprawdzie z uszanowaniem pokornym, ale pełnym serdecznej poufałości. Gdy ją wówczas zawołano albo nagliły obowiązki, odchodziła natychmiast, nie kończąc zaczętej rozmowy. Za to wieczorem, udając się na spoczynek, prosiła, by ją przeżegnał i czuwał u jej łoża, po czym zasypiała spokojnie. Jakże słodkie musiały być sny dziewicy, nad którą widzialnie czuwali aniołowie. Rano, gdy wstawała, a stróż Niebieski jeszcze czuwał u łoża, nie przejmowała się jego obecnością, śpiesząc do kościoła, by przyjąć ukochanego. O którym myślała przez całą noc. Szczęśliwsza jestem od ciebie, mówiła do anioła. Idę do Jezusa. Po raz pierwszy, gdy zobaczyła na sobie stygmaty, to jest rany ukrzyżowanego na rękach, nogach i w boku, była w wielkim kłopocie. Sądziła, że wszystkie dusze poślubione Chrystusowi otrzymują te znaki, i z bojaźliwym zakłopotaniem pytała zakonnicę. Czy nie miały kiedyś ran tego rodzaju? Ani jednej twierdzącej odpowiedzi. Jakże ukryć te głębokie, krwawe ślady, idzie do ciotki i, pokazując jej ręce schowane w rękawach, mówi: Ciociu, patrz, co zrobił Jezus. Przez kilka lat co tydzień odnawiały się te rany. Potem przybyły na głowie ślady ukłuć cierniowej korony, łzy krwawe i inne nadzwyczajne zjawiska, o których wkrótce opowiem. Z czwartku na piątek Gemma uczestniczyła w męce Zbawiciela i cierpiała bóle tak srogie, iż zdawało się jej, że skona. Jednak po skończonym zachwyceniu wstała, jak gdyby nigdy nic nie zaszło, umyła ręce i głowę, żeby zatrzeć ślady krwi płynącej obficie. Wydłużyła rękawy, by pokryć szerokie rany na rękach I sądząc, że jej nikt nie widział Spokojna i rozpromieniona wróciła do rodzinnego grona A co najdziwniejsze, że ta młoda dziewczyna Nie pytała wśród zjawisk tak niezwykłych Co to jest, czy to dobry, czy zły znak Czy to działanie Boże, czy podstęp szatana Z pewnością Gemma odkryje duszę we właściwym czasie przed ojcem duchowym, szukając rady i wskazówek, ale tymczasem pozostaje spokojna, nie badając ciekawie, co to ma znaczyć. Po wpatrywaniu się w ukrzyżowanego, współcierpieniu z nim i podziwianiu wielkich tajemnic odkupienia, wraca do codziennego trybu życia i bawi się chętnie z młodszymi dziećmi. Często w ekstazie otrzymywała przestrogi, tyczące się jej samej lub innych osób, i wskazówki, aby coś zrobić lub czegoś uniknąć. Śpieszyła zaraz o tym powiedzieć przewodnikowi, albo doń napisać. Jezus to powiedział i kazał mi donieść o tym ojcu. Jeżeli źle zrozumiałam, proś ojcze, by ci to sam wytłumaczył. I więcej już o tym nie myślała. Jeżeli te same słowa Boże dawały się słyszeć pięć, dziesięć lub więcej razy, dżemma powtarzała je przewodnikowi zawsze z równym spokojem, naśladując w tym postępowanie młodego Samuela względem arcykapłana Helego. Jezus to powiedział: Słuchaj go, ojcze, i zrób, czego żąda. Przepiękna prostoto, jakże mali czujemy się wobec ciebie. Głębie duszy czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty czyta Magdalena Woźniak. Rozdział siódmy. Środki do udoskonalania się, wyrzeczenie się zupełne. Jeżeli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Iść za Jezusem to postępować na drodze świętości, przyoblec się w człowieka niebiańskiego i doskonałego, którym jest nie kto inny, jak ten wielki Bóg wcielony. Wyzbyć się starego człowieka, człowieka o naturze ziemskiej i grzesznej, wyrzec się niepożądanych skłonności i walczyć ciągle z nimi. Takie przedsięwzięcie wymaga ustawicznego umartwienia, głębokiej pokory, oderwania się od wszelkiego stworzenia, a najbardziej od siebie samego. Mocy duszy i wielkiego męstwa w doświadczeniach i cierpieniach. W przeciwnym razie nie zostanie ono uwieńczone powodzeniem. Środki te prowadzą nielicznych wybranych do doskonałości ewangelicznej, a ci stają się największymi świętymi, którzy najgorliwiej je wypełniają. Dżemma od dzieciństwa pragnęła nieustannie iść śladem Jezusa. Zdając sobie sprawę z koniecznych do tego środków, wypełniała je tak gorliwie, iż można ją zaliczyć w poczet najbardziej czczonych w kościele bohaterek cnoty. Zatrzymajmy się najpierw na jej oderwaniu od rzeczy stworzonych. Panience z lepszego towarzystwa trudno wyrzec się próżności w ubraniu. Wrodzoną kobietom chęć podobania się może zwyciężyć tylko pomoc z nieba. Gemma wcześniej otrzymała od Boga tę pomoc w taki oto sposób. Pewien krewny ofiarował jej złoty zegarek i złoty krzyżyk z łańcuszkiem. Aby zrobić przyjemność ofiarodawcy, Gemma wychodząc z domu, włożyła na siebie te ozdoby. Po powrocie, kiedy zdejmowała owe kosztowności, Wydało jej się, że widzi anioła stróża, który, zwracając na nią surowe wejrzenie, wymówił powoli te słowa. Jedyne klejnoty, zdobiące oblubienice króla ukrzyżowanego, to krzyż i ciernie. I zniknął. Łatwo odgadnąć głębokie wrażenie, jakie to zjawisko i słowa zostawiły w umyśle pobożnego dziecka. Natychmiast odrzuca zegarek i łańcuszek, zdejmuje z palca kosztowny pierścionek i, korząc się przed ukrzyżowanym, pochylona ku ziemi, ze łzami w oczach, postanawia, co następuje: Dla twej miłości, Jezu, i aby się jedynie tobie podobać, obiecuję nie nosić nic, co by tchnęło próżnością, i nie myśleć nigdy o strojach. Od tej chwili. Dotrzymując danego słowa, ani słyszeć nie chciała o modach i strojach. Ubranie jej było najskromniejsze: czarna wełniana spódniczka, żakiecik i kapelusz tegoż koloru. Żadnych mankietów, ani kołnierzyków, kolczyków, szpilek, kwiatów, ni wstążek. Na próżno rodzina robiła jej wymówki. Do śmierci zimą i latem. W dni powszednie i świąteczne jednakowo była ubrana. Prosta skrzynia drewniana zawierająca trochę bielizny, krucyfiks, dwie czy trzy książki do nabożeństwa stanowiły cały majątek dżemmy. Nie mam nic, mówiła z wdzięcznym uśmiechem. Jestem uboga, uboga z miłości dla Jezusa. Pozbywała się nawet obrazków, czując się szczęśliwą, kiedy oddawała wszystko, co jej nie było koniecznie potrzebne. Jezus powiedział mi, powtarzała często, pamiętaj, że cię stworzyłem dla nieba, nie masz nic wspólnego z Ziemią. A cóż nie mogą obchodzić rzeczy, których nie potrzebuję? Nawet w chorobie nie objawiała żadnego pragnienia, by członkowie rodziny nie martwili się, nie mając za co zaspokoić jej potrzeb. Mówiła, że jest jej dobrze i nic jej nie brakuje. W ich obecności umiała się powściągnąć i ukrywać cierpienia, nie chcąc, by jej dostarczano lekarstw i otaczano troskliwością. Była to prawdziwie dusza umarła dla siebie. Gemma kochała czule rodziców, szczególnie matkę. Pamiętamy jednak, z jakim przejęciem i rezygnacją przyjęła wiadomość o jej zgonie. Z takim samym poddaniem się była obecna przy ostatnich chwilach życia ojca, a nieco wcześniej ze spokojem patrzyła na śmierć ukochanego brata Eugeniusza. Następnie, w jednym roku, straciła ciotkę, drugiego dorastającego brata i młodszą siostrę Julię, osiemnastoletnią dziewczynę, ukochaną powiernicę tajemnic jej duszy. Oto z jakim spokojem. Zawiadamia swego przewodnika o tych ostatnich stratach. Drogi ojcze, ciotka, o której chorobie donosiłam ci, już umarła. Była to prawdziwa chrześcijanka. Poleć ją Jezusowi, może potrzebuje pomocy. Antonin także umarł. Biedny brat, cierpiał tak bardzo. Proś ojcze Jezusa. By był mu miłosierny. W liście donoszącym o stracie Julii przebija głęboka boleść, chociaż zrezygnowana i spokojna. Znałeś, ojcze, tę siostrę, wiesz, jak była dobra. Ale Jezus chciał ją mieć dla siebie. Umarła przedwczoraj moja Julia. Nie zasłużyłam na Twoje wymówki, bo nie płakałam. Czułam, że Jezusowi nie będzie się to podobało. Niech będzie pochwalony. Jezus Chrystus. O uczuciach dżemmy w czasie tej ostatniej żałoby dowiedziałem się również od jej przybranej matki, która pisała do mnie. Wiesz, ojcze, jak te siostry ją kochały, a jednak biedna dżemma nie dała się załamać boleści. Ofiarowała swój ból za duszę siostry i nawet dziękowała Jezusowi. Co za heroiczna cnota! Ja owszem, płakałam bardzo, a dżemma. Pocieszała mnie i prosiła: Nie płacz, ciociu. Chociaż Gemma zajmowała się więcej niebem niż ziemią i była bardzo oderwana od wszystkich rzeczy stworzonych, miała jednak serce czułe i kochające. Nieświadoma w swej dziewiczej czystości, że może być miłość zmysłowa lub zbyt ludzka, nie miała w tym względzie wątpliwości ani skrupułów. Kochała z zupełną swobodą wszystkich złączonych z nią, jakimikolwiek więzami. Nie rzucało się to w oczy, ale osoby z jej otoczenia zaświadczają, że ten ziemski anioł umiał kochać w pewnych okolicznościach z wytworną delikatnością, nie troszcząc się wcale o wzajemność. Śmierć lub oddalenie ukochanych osób zasmucały ją tylko na chwilę. Szła prędko do Jezusa, by mu powiedzieć, dla ciebie, mój Jezu, chcę chętnie spełnić tę ofiarę i szybko odzyskiwała spokój. Nie przywiązywała się zbytnio nawet do Ojca Duchowego, którego jednak w dziecinnej prostocie nazywała ojczulkiem. Nie uskarżała się nigdy na brak jego odwiedzin albo na opóźnianie listu. Pozwól powiedzieć, nie robiąc mi wymówek, pisała do niego, że bardzo potrzebowałabym Ci widzieć, mój ojcze, ale jeżeli nie przyjdziesz, będę również zadowolona. Napisałam do ojca trzy listy i na żaden nie otrzymałam odpowiedzi. Jezus chce, zdaje mi się, byś mi ojcze dał wskazówkę w tym wypadku. Posłucham cię spełnię, co każesz. Ale jeżeli nie masz czasu albo chęci napisać do mnie, zrób jak ci się ojcze podoba. Z całym zaufaniem oddałam się Bogu. Kiedy umierała, zapytana, czy należy wezwać telegraficznie jej ojca duchowego, przebywającego wówczas w Rzymie, zrazu odpowiedziała twierdząco, ale natychmiast cofnęła swe słowa, mówiąc: Zrobiłam i z niego ofiarę Bogu. Umarła. Jak dowiemy się później, sama z Jezusem pogrążona w morzu cierpień. Zbawiciel, jako mistrz najlepszy, sam ją doskonalił w cnocie zupełnego oderwania się. Przypominam sobie następujące zdarzenie: dałem dżemmie drogocenną relikwię ząb świątobliwego Gabriela. Strzegła go z wielką troskliwością. Nie rozstając się z Nim ani na chwilę W jednej ze swych poufnych rozmów z Bogiem Powiedziała Mu ze zwykłą prostotą Jezu, Ojciec mówi mi zawsze o oderwaniu się Ale ja tego nie rozumiem Gdyż nie posiadam nic Nie wiem od czego mam się oderwać A czy nie jesteś zbytecznie przywiązana do swojej relikwii? Posłyszałam głos Boży Zdumiałam się Opowiadała mi później i odrzekłam z żalem: Jezu, przecież to relikwia. Boski mistrz powtórzył jeszcze poważniej: Córko, to co powiedziałem, powinno ci wystarczyć. Ach, Jezu, Jezu, mówiła Gemma jakiego to oderwania wymagasz ode mnie? Wiele rzeczy budujących mielibyśmy do powiedzenia, o cudownym oderwaniu się naszej świętej od wszystkiego, co ziemskie. Jej nieustanne uniesienia w rozmowach, listach, zachwytach jasno wskazywały, że Bóg jeden jest jej wieczną miłością. Chcę cała należeć do Jezusa, mówiła, i cóżbym jeszcze mogła kochać na ziemi, posiadając Jezusa? O świecie, o stworzenie, nie istniejecie dla mnie, jak i ja. Nie istnieje dla Was. Nie mogę i nie chcę Was kochać. Raz pisała w sprawozdaniu ze stanu swego sumienia. Wczoraj w miłosnym uniesieniu prosiłam Boga, by mnie oderwał od wszystkiego, oswobodził od ciała, żebym wolna od wszystkich więzów poszła prosto do Niego. Do Niego jedynie i na zawsze. Jezus mnie zapytał. Dokąd chciałabyś wzlecieć? Do ciebie, drogi i słodki panie. A on rzekł: Niech jeszcze czas jakiś przychodzę do ciebie, a potem, gdy cię uwolnię, ty przyjdziesz do mnie. A więc ta czysta gołąbka tęskniła na ziemi, serce jej było gdzie indziej. Wydawało jej się, że jest obcą na tym świecie, że nie zna nikogo. Przechodzi nieznana, sama tak mówiła. Żyję na ziemi, ale wydaje mi się, że się tu zabłąkałam jedynie. Myśl moja wyrywa się do Jezusa, bez którego wszystko jest dla mnie godne pogardy. Żyła w ciągłej tęsknocie za niebem, licząc dni przebyte i starając się odgadnąć, ile ich jeszcze pozostaje, tak jak Wygnaniec, śpieszący do ojczyzny, zatrzymuje się od czasu do czasu, aby zmierzyć drogę przebytą i tę, którą jeszcze ma przebyć. Gemma, z niezrównanym wdziękiem, stosuje do siebie to porównanie. Rada jestem, że czas uchodzi prędko, zostaje mniej wędrówki na tym świecie, gdzie nic mnie nie wiąże ani nie zatrzymuje. Serce moje wybiega na poszukiwanie dobra, wielkiego dobra, którego nie znajduję między stworzeniami. Dobra, które mnie uspokaja, pociesza, daje mi odpoczynek. Kto tak mało troszczy się o życie doczesne, ten jako przedmiot bez wartości odstępuje je chętnie każdemu, kto je bardziej ceni. Gdy Gemma dowiadywała się, że ktoś jest zagrożony śmiercią, prosiła przewodnika o pozwolenie oddania mu jednego, dwóch lub trzech lat życia. Jezus, mówiła, przyjmie zamianę, bylebyś się ze mną zgodził, ojcze. Aby otrzymać moje zezwolenie. Wynajdywała najbardziej wzruszające argumenty i przedstawiała je z taką zręcznością, że trzeba było mieć się bardzo na baczności, aby się nie zgodzić. Widzisz, ojcze? Mówiła. Chodzi o matkę rodziny, mającą tyle dzieci. Co poczną biedne maleństwa, gdy im zabraknie matki? Pozwól mi powiedzieć to Jezusowi. Co znaczą dla mnie dwa lata? Robiła chętnie ofiarę z życia, chcąc uzyskać nawrócenie jakiegoś wielkiego grzesznika, a miała zawsze kogoś na widoku. Jezu, oddaję trzy lata swego życia, nawróć go! Ulegając jej miłej i naglącej wymowie, dałem na koniec żądane pozwolenie. Bóg przyjął zamianę i Dżemma umarła w czasie przez siebie oznaczonym, w kwiecie wieku. Gdy się tego najmniej spodziewano. Kobiety bywają najczęściej przywiązane do własnego sądu w pobożności i Bóg sam wie, jak trudno światłemu przewodnikowi zmieścić ich sposób zapatrywania, jeżeli uważa go za wadliwy. Łatwiej może pokierować nimi w kwestiach porządku materialnego, ale w sprawach tyczących się życia, często wewnętrznego. Wierzą tylko sobie, tym bardziej, jeżeli chodzi o zjawiska nadzwyczajne, jak na przykład odomniemane wizje, słowa Boże, itd. Spowiednik musi poddać się ich przekonaniu, potwierdzić ich uczucia, chwalić ich stan szczęśliwy, inaczej zaczynają się skargi, narzekania często wyraźna nieprzyjaźń. Przeklęta pycha panuje wszechwładnie nad biednymi córkami Ewy. W dżemmie nie widać było ani cienia tej wstrętnej wady, mimo iż miała pewne dowody, że od Boga pochodziły jej objawienia nadprzyrodzone. Bóg zapewnił ją o tym widzialnie i doświadczalnie w swoich dobitnych wypowiedziach, jak na przykład Nie bój się, to ja działam w tobie. Ale to jej nie wystarczało. Chciała polegać na sądzie swego Ojca duchowego i trzymała się zupełnie jego zdania. Powiedz mi, mój ojcze, czy mam wierzyć, że to Jezus czy szatan, albo też moja wyobraźnia. Jestem niemądra i mogę się pomylić, jeżeli wpadnę w błąd, co się ze mną stanie. Wiesz, jak się tego boję. Wystarcza mi, by Jezus był ze mnie zadowolony. Co mam robić, by mu się podobać? Powiedz! Za wszelką cenę chcę podobać się Jezusowi. Zdarzyło się, że jeden z pierwszych jej spowiedników, czy to w zamiarze wypróbowania jej, czy też wątpiąc w prawdziwość jej objawień, upokarzał ją niemiłosiernie i zarzucał jej egzaltację. Inny, nie wiedząc, co sądzić o sprawach, tak dla niego nowych kazał penitentce prosić Boga, by się usunął i zostawił ją na zwykłej drodze. Dżemma dziękowała pierwszemu ze szczerą pokorą, a drugiemu odpowiedziała tymi słowami. Wczoraj kazałeś mi Ojcze, modlić się, by Jezus odebrał mi swe szczególne łaski lub objawił się Tobie, czy jakiejś innej osobie wskazanej przez ciebie. Będę się modliła, gdyż pragnę tego z całej duszy. Postanowiłam sobie iść we wszystkim za wolą Spowiednika. Powiedziałam Jezusowi, że jeżeli to prawda, że mi się ukazuje, wszystko jest w porządku. Jeżeli czyni to szatan, niech go wypędzi, a jeżeli to sprawa mojej wyobraźni, niech ją raczej zniszczy, niż miałaby go obrażać. Powiedz mi, czy wątpisz w szczerość tych słów? Bo ja nie chciałabym kłamać ani grzeszyć. Raz Jezus wymawiał jej łagodnie, że po tylu łaskach wątpiła jeszcze. Wątpię, odpowiedziała pokornie, gdyż inni wątpią. Jeżeli to Ty, Jezu, daj mi poznać, jak tego sobie życzą. Spełnij nasze prośby, inaczej nie możemy postąpić naprzód ani ja, ani mój spowiednik. Czasem Bóg pociągał ją ku sobie tak silnie, że się nie mogła oprzeć jego słodkiej miłości. A po takim wzlocie duszy zwracała się do spowiednika, zapytując pokornie: Powiedz mi, ojcze, co mam czynić? Ukochane dziecię walczyło niejako z Jezusem w sposób czuły i wzruszający. Gdy boski mistrz wyrzucał jej brak ufności, mówiła: Spowiednik ostrzegał mnie, że nie jesteś Jezusem. Czyż on może się mylić? Życie sprawiedliwych na ziemi jest pasmem pociech i doświadczeń. Bóg nie szczędził ani jednych, ani drugich wybranej swej służebnicy. Gemma przyjmując próby z radością, mało zabiegała o pociechy. Z pewnością przyjmowała je z wdzięcznością i umiała ich używać jako pomocy w dążeniu do doskonałości, ale jeżeli Jezus zostawił ją w ciemnościach, cieszyła się z tego stanu tak bolesnego dla jej kochającego serca. Jezus wszystko dobrze zrobi, powtarzała. Co się Jemu podoba, powinno podobać się także nam. A zresztą, czy zasługuje na pociechy? Dosyć, że będę się nimi cieszyła w przyszłym życiu. Tutaj mogę cierpieć. W takim usposobieniu dusza nie potrzebuje obawiać się złudzeń. Chyba nieświadomi spraw bożych lub umysły powierzchowne mogą sądzić inaczej. Wiemy, że ten, kto się wyrzeka wszystkiego dla miłości Chrystusa, przeobleka się w jego cnotę. A kto jest z Chrystusem, nie może się stać igraszką błędu. Głębie duszy czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo pasjonisty czyta Magdalena Woźniak. Rozdział ósmy doskonałe posłuszeństwo. Posłuszeństwo doskonałe jest objawem wyrzeczenia się niezbędnego dla doskonałości chrześcijańskiej. Ta cnota, posunięta przez Boskiego zbawcę aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, jaśniała w dżemnie blaskiem niezwykłym. Złożyła ona całkowicie wolę własną w ręce tych, którzy nią kierowali. Jako sierota i gość w obcym domu. W rzeczach zewnętrznych była doskonale posłuszna swej opiekunce, która mogła nią rozporządzać, jak ciałem bez życia. Mówiono do niej po prostu, dżemmo, wstawaj, rób to, idź do łóżka, i dżemma ulegała bez wahania, nie robiąc żadnych trudności, cokolwiek by ją to kosztować miało. Chodziła co dzień z ciotką do pobliskiego kościoła. Gdzie przebywała blisko godzinę. Godzina było to tak mało dla oblubienicy Jezusa, która by spędziła z radością dzień cały przy boskim swym przyjacielu w tabernakulum. Na pierwsze jednak wezwanie ciotki, wyrywając się ze swego głębokiego skupienia i opuszczając niebieskie rozkosze, którymi ją napełniał Jezus, wstawała, jak gdyby tylko czekała na ten znak i odchodziła spokojnie. Posłuszeństwo wywierało na nią wpływ, nawet gdy była w ekstazie. Raz opowiada jej opiekunka, kiedy klęczała u stołu świętego przez długi czas po komunii świętej, zawołałam na nią, aby wróciła na miejsca, ale na próżno, gdyż była w zachwyceniu. Pragnąc Uchronić ją przed ciekawością obecnych, powiedziałam w duchu: O Jezu, jeżeli taka jest Twoja wola, dopuść, by odzyskała zmysły. Czy uwierzycie, Dżemma natychmiast podniosła głowę, powiedziałam jej cicho, by wróciła na miejsce, spełniła to bez wahania. Odtąd posługiwałam się często tym środkiem. Bóg sam pośredniczył w tym, by jego ukochana służebnica mogła zawsze spełniać cnotę posłuszeństwa. Kiedy choroba zmuszała ją do pozostania w łóżku, opiekunka odzywała się do niej nieraz w obecności innych osób: Dżemmo, potrzebujesz odpoczynku, śpi. Powieki jej zamykały się i usypiała spokojnie. Raz. Będąc przy łóżku chorej w towarzystwie kilku członków rodziny, chciałem powtórzyć to doświadczenie. Błogosławię cię, powiedziałem, a teraz śpi, odchodzimy. Zaledwie dżemma usłyszała rozkaz, odwróciła się, by zasnąć głęboko. Chciałem się przekonać, czy to był wynik sugestii, czy też cudowny skutek posłuszeństwa. Upadłem na kolana, skupiłem się chwilę, potem z sercem wzniesionym rozkazałem w myśli dziewczynce obudzić się. Natychmiast otworzyła oczy i zwróciła je na mnie z miłym uśmiechem. Tak to jesteś posłuszna powiedziałem. Kazałem ci przecież spać, a ona pokornie daruj, ojcze. Ktoś mnie uderzył po ramieniu i głosem silnym zawołał: wstań, ojciec cię budzi. Jej anioł stróż stał się zapewne echem mojego rozkazu. Taka uległość nie pochodziła, jakby to można sądzić, z natury nieśmiałej, niezdecydowanej, mało zdolnej ocenić prawdziwą wartość rzeczy. Temperament dżemmy nadawał się raczej do panowania niż do uległości. Był to jedynie owoc heroicznej cnoty, w której natura nie brała żadnego udziału. Uległość, z którą poddawała się woli innych, w życiu domowym, jaśniała jeszcze bardziej w posłuszeństwie duchowemu przewodnikowi we wszystkim, co się tyczyło życia wewnętrznego, tego najwyższego celu jej ciągłych wysiłków. Sądząc, że nie zdoła o własnych siłach posuwać się naprzód na drodze doskonałości, czego tak gorąco pragnęła, oddała się ślepo kierownictwu duchowego przewodnika. Czas już, pisała, żebym się zdecydowała iść za wolą spowiednika, a nie za moją. Jezus mi to powiedział i powtarza mi często. Nie powinnam mieć woli ani uczuć własnych. Wola spowiednika ma być moją wolą. Udawała się więc do niego nieustannie. Już to, by ocenił jej postępowanie w pewnej okoliczności, już to, by się poradzić, co ma czynić w innej. Cała jej korespondencja nie ma nic innego na celu. Bez tej naglącej potrzeby kierownictwa, która zmuszała ją do otwierania serca, nie wiedzielibyśmy nic o działaniu łaski w tej wybranej duszy. Chociaż była świadoma rzeczy Bożych, Gemma nie obawiała się wchodzić w najdrobniejsze szczegóły. Chciałabym prosić Jezusa, by ulżył trochę mej głowie, pisała do mnie, robiąc aluzję do strasznych bólów, które cierpiała. Czy sądzisz, ojcze, że powinnam to uczynić? Czy chciałbyś, ojcze, bym odbyła spowiedź generalną przed ojcem prowincjałem? Jeżeli tak, odbędę ją, jeżeli nie, to także dobrze. Czy pozwolisz, żebym prosiła Jezusa o godzinę konania każdej nocy? Pisała do spowiednika. Chcę prosić ojca, by mi pozwolił wstąpić do klasztoru, ale zdaje mi się, że on ani słyszeć o tym nie chce, więc nic nie powiem. Czy mam jutro pójść na cały dzień do zakonnic? Przyrzekam, że będę się tam dobrze sprawowała. Do tych cytatów czytelnik pozwoli mi dodać jeszcze słowa Dżemmy, malujące piękność jej duszy. W sobotę pozwoliłeś mi, ojcze, wstawać przed świtem. Korzystam z tego i modlę się, ale chcę naśladować zakonnice pasjonistki. Czy mam prawo prosić w tym celu ojca – Bym nie wtajemniczył w ich nocne nabożeństwo? Czy można, Ojcze, prosić Jezusa, by gdy przyjdzie czas śmierci, pozwolił mi umrzeć na suchoty? Pragnę tego, chociaż w każdym przypadku z radością spełnię wolę Jezusa. Na koniec ośmieliła się napisać: Czy pozwolisz, Ojcze, prosić Jezusa, by mnie zabrał prędko z tego świata, bym go posiadała w chwale żyje w ciągłej obawie że go mogę obrazić na różne te pytania spowiednik i przewodnik odpowiadał według natchnienia Bożego a Gemma, wierna swemu słowu przyjmowała z równym zadowoleniem tak lub nie kiedy brak zezwolenia przybierał formę rozkazu święte dziewczę starało się zastosować doń bardzo ściśle Przechowały się prawdziwe, cudowne przejawy tego posłuszeństwa. Broniła się przed samym Zbawicielem, by się zastosować do woli Spowiednika, obawiającego się szatańskiego złudzenia, i, aby być posłuszną, usuwała się heroicznie przed boskim oblubieńcem, którego jej przewodnik nie chciał uznać za takiego. O, jak mnie pociąga ku sobie dobry Jezus. Mówiła, ale staram się być posłuszną, mimo strasznego umęczenia. O droga ofiara, o piękne posłuszeństwo. Raz wydawało się, że widzi Zbawiciela pokrytego ranami. Wołał, by zbliżyła się je ucałować. Pomnąc, że Spowiednik zabronił jej tego, dziewczynka zapłakała, ale się nie zbliżyła. Serce jej rozpalało się stopniowo, i stygmaty dawały się odczuwać na rękach, nogach i w boku. Co robić? Jak tylko to spostrzegłam, opowiada, wstałam i uciekłam od Jezusa, szczęśliwa, że usłuchałam spowiednika. Biedny Jezus, mówiła potem, ileż to razy ubliżyłam mu, aby zachować posłuszeństwo dla spowiednika. A on, tak dobry, nie gniewał się z tego powodu. W pewnej okoliczności uzyskała pozwolenie porozmawiać ze Zbawicielem za jego pierwszym ukazaniem się, ale tylko przez czas określony, aby nie zaszkodziła sobie na zdrowiu. I oto co się stało. Zbawiciel ukazał się jak zwykle w nocy, z czwartku na piątek. Gemma uczestniczyła w cierpieniach jego męki. I rozpływała się w miłości dla cierpiącego odkupiciela. Nagle wybiła, oznaczona godzina. Co miałam począć? Pisała do mnie. Jezus nie odchodził, ale widział moje zakłopotanie. Przez posłuszeństwo trzeba go było pożegnać. W tej chwili Zbawiciel rzekł mi: Obiecaj, że odtąd będziesz zawsze pełniła moją wolę. Lecz ja zawołałam: Jezu, odejdź, ja ciebie nie chcę. Dowiedziałem się raz, że w sposób nadnaturalny wiedziała o godzinie przybycia mych listów do Luki i że opowiadała o tym swemu otoczeniu. Dziś rano i jutro otrzymam list od ojca przez pewnego posłańca. Oddał go na pocztę wczoraj wieczór, a dzisiaj o takiej a takiej godzinie. Chcąc ją umartwić, powiedziałem, że w postępowaniu. Jej widzę lekkomyślność i subtelną pychę. Oto jak poprawiła się. Ojcze, na klęczkach przepraszam za wszystko. Nie, nie, nie przepowiem więcej nadejścia twego listu. Wymówka twa bolała mnie przez całą niedzielę. Nie cierpię swego postępowania i żałuję za nie. Pisz nadal, kiedy ci się spodoba, nie odważę się przestąpić twego rozkazu. Potem, na myśl, że świadomość jej pochodziła od Boga, dodała nieśmiało. Chciałabym wytłumaczyć się, ale nie, posłucham lepiej, nic nie mówiąc. Czas nie zacierał w pamięci rad przewodnika. Po kilku miesiącach pisała: Drogi ojcze, zwyciężyłam. Dziś rano, przed komunią świętą, wiedziałam z pewnością, wskutek natchnienia, o przyjściu twego listu cierpiałam trochę z powodu świeżbiącego języka, ale przetrzymałam go. Opanowałam język, stosując się do twych rozkazów. Przecież to dobrze, prawda? Przy niektórych zachwyceniach rozpłomienienie i gwałtowne bicie serca powodowało krwotoki. Spowiednik, chociaż wiedział, że są niezależne od jej woli, zabronił jej tego i święta dziewica używała całej swej energii, nawet wśród zachwytów, by temu zapobiec. Po bezskutecznych wysiłkach, trapiona wyrzutami sumienia, oskarżała się o nieposłuszeństwo. Byłam nieposłuszna, pisała do mnie. Byłam nieposłuszna spowiednikowi, który mi zabronił ronić krew. Dziś wskutek gwałtownego bicia serca powtórzyło się to trochę. Nie wiadomo, co bardziej podziwiać w tych słowach. Gołębią prostotę, czy bezgraniczne posłuszeństwo heroicznego dziewczęcia? Ostrożny spowiednik, obawiając się, by gwałtowne wzruszenia, w ciągu wizji, którym podlegała z czwartku na piątek, nie zrujnowały jej zdrowia, formalnie ich jej zabronił. I oto stał się cud. Boski sprawca nadzwyczajnego zjawiska uszanował rozkaz swego ministra, i odtąd nie zauważył nikt przynajmniej zewnętrznych objawów. Gemma była zadowolona, chociaż czuła z tego powodu umartwienie. Spowiednik zabronił mi, pisała do mnie, wszelkich nadzwyczajności. Jestem posłuszna, ale bardzo mnie to kosztuje. Raz słyszano, jak zawołała w uniesieniu. O drogie posłuszeństwo, pozbawiające mnie wszelkich słodyczy tego, który jest moją miłością. Jakże Cię kocham. W niedyspozycji, poprzedzającej ostatnią chorobę, żołądek jej nie przyjmował ani pokarmu, ani napoju. Raz jeszcze doświadczyłem jej posłuszeństwa. Zrobię wszystko, odpowiedziało dziewczę. Co ci się ojcze podoba. Jezus mi dopomoże do spełniania Twoich rozkazów, i jestem pewna, że pierwszego piątku następnego miesiąca nie odrzucę pokarmów. Tak też się stało. Chcąc przekonać się, jak bardzo Dżemma była posłuszna, proszono, aby spowiednik lub przewodnik polecił jej drobne sprawy, by miała dobre samopoczucie, nie przebywała w łóżku. By odzyskała zmysły i tym podobne. Cudownym sposobem gorączka opuszczała ją zaraz. Zachwycenie lub słabość ustawały i dziewczyna wstawała wzmocniona. Tak Bóg okazywał ludziom, jak miłe mu było posłuszeństwo jego służebnicy. Sam zresztą bezpośrednio lub przez anioła stróża uczył ją tego posłuszeństwa. Taki był, rzec można skutek niebiańskich nawiedziń. Posłuszeństwo ślepe, posłuszeństwo doskonałe, ma być największym zadaniem twego życia, mówił jej boski mistrz. Pozwól kierować sobą jak ciałem pozbawionym życia, wszystko wypełniaj ochotnie i rączo, czego od Ciebie zażądają. Jeśli nie będziesz posłuszna, aż do poświęcenia, Ostrzegał ją Jezus, nie będę ci pomagał i wpadniesz w ręce nieprzyjaciela. Jeżeli się nie przemożesz, by wypełnić otrzymany rozkaz mówił jej anioł stróż, nie ukaże ci się więcej. Pobożne dziewczątko korzystało z równą gorliwością, z serdecznych upomnień, jak i z surowych gruźb ze słów przewodnika, jak i ze wskazówek Boga. I Anioła Stróża. Jej postępy w tej cnocie, jak i we wszystkich innych, były zadziwiające. Jedynie w posłuszeństwie znajdowała spokój i uciszenie. Jakiejże pociechy doświadcza moje serce w posłuszeństwie, pisała. Posłuszeństwo daje mej duszy nieopisany spokój. Niech żyje posłuszeństwo, sprowadzające nadziemski spokój. Dzięki Ci, drogi Ojcze, żeś mi dał poznać cenę tej pięknej cnoty i żeś mnie przez swoje rady i nauki uwolnił od tylu niebezpieczeństw. Z Bożą pomocą będę zawsze posłuszna, żeby się podobać Jezusowi. A w innym liście pisała, Proś, Ojcze Jezusa, abym we wszystkim i wszędzie pełniła posłuszeństwo, pełniąc je, w niczym nie czuję ciężaru. Albo od dawna Jezus dał mi tę łaskę, za którą Mu zawsze będę wdzięczna. I jeszcze. Jezus obiecał mi, że Tobie, Ojcze, objawi swą wolę względem mnie, bylebym Go prosiła z pokorą, jak to czyniłam dotąd. Żyję w spokoju, pragnąc jedynie, by się we mnie spełniała święta wola Boża. Oto jest ostatni stopień doskonałości w posłuszeństwie, radość z zaparcia się siebie. Dżemma doszła do niego, ma więc prawo do spełnienia obietnicy Bożej. Mąż posłuszny będzie opowiadał zwycięstwo. Głębie duszy, czyli święta Gemma Galgani, ojca Germano Ruopolo, pasjonisty, czyta Magdalena Woźniak. Rozdział dziewiąty. Głęboka pokora. Czy chcecie wiedzieć, mówi święty Augustyn, jaki jest pierwszy stopień świętości? Pokora, a drugi pokora, a trzeci pokora. Ile razy spytacie mnie o to, tyle razy odpowiem: pokora. Pycha, jako źródło wad wszelkich, oddala człowieka od Boga. Pokora zaś, ta matka wszystkich cnót, zbliża go do niego. Dżemma była głęboko przejęta tymi zasadami. Na kilka chwil przed śmiercią siostra miłosierdzia pytała ją, jaka cnota jest najważniejsza i najdroższa Bogu. Odpowiedziała z żywością: pokora pokora, bo jest początkiem wszystkich innych. Dlatego też wezwany, by wydać sąd o służebnicy Bożej, opierałem się na tym niezawodnym kamieniu probierczym doskonałości ewangelicznej. Niektóre osoby, między innymi jej spowiednik, patrzyły z powątpiewaniem na te dziwne objawy, które w niej spostrzegano od pierwszych jej kroków na drodze życia wewnętrznego. Czyż stan taki, spotykany jedynie u największych świętych, mówiły, może być w niej dziełem Bożym? Zapewne pochodzi od Boga, myślałem, gdyż jest to rzeczywiście pokora. Widziałem zawsze w pobożnej dziewicy wielkie zrozumienie tej cnoty i usilne staranie, by ją jak najdoskonalej praktykować. Wkrótce zrobiła w pokorze zadziwiające postępy. Można powiedzieć, że była nią przejęta do głębi. Nie mogłem wątpić i stwierdzałem wzruszony: Szczęśliwe dziecko, oświecone światłem Bożym, umiałeś wznieść na niezachwianej podstawie wspaniały gmach cnót ewangelicznych. Świętość Twoja jest w moich oczach niezaprzeczalna. Gemma, mając lat 13, dowiedziała się, że w klasztorze wizytek miały się odbyć ćwiczenia duchowe. Postanowiła skorzystać z nich i była uszczęśliwiona, iż się jej nadarza sposobność nawrócenia się, jak mówiła, i zbliżenia do Chrystusa. Między innymi świętymi zasadami, które mówca rozwijał przed swym pobożnym audytorium, powtarzał: Pamiętajmy, siostry, że jesteśmy niczym, a Bóg jest wszystkim. Żywe wrażenie, które ta myśl wywarła na dobrze usposobionym umyśle wrażliwej dziewczynki, nie zatarło się nigdy. Nie ma ani jednego listu do przewodnika, w którym by nie wyrażała uczuć własnej niegodności i to z siłą wzrastającą, w miarę jak postępowała w poznaniu Boga. Cudowne światło, odkrywające przed nią wielkość Boga. Urzeczywistniały w niej słowa świętego Augustyna: Jeżeli poznam ciebie, Boże, poznam siebie. Pycha wydawała się jej niemożliwa. Naprawdę, nigdy myśl próżnej chwały nie zaćmiła jej umysłu. Jak to zwykła mówić, miałabym się pysznić? Czy nie byłoby to największym szaleństwem? W pewnej sytuacji, chcąc ją umartwić, Upomniałem ją ostro, przestrzegając, by się miała na baczności przed pychą, której tajemne zarodki miałem niby dostrzec w jej sercu. Otrzymałem następującą odpowiedź listowną. Przeczytałam Twój list, Ojcze, mój Boże, zlituj się nade mną, prawda, wielka prawda, jestem pyszna. Sam osądź, Ojcze. Gdy w liście Twoim znalazłam wyraz pycha, szatan skorzystał z tego, aby wzbudzić we mnie uczucie rozpaczy. Cierpiałam strasznie około godziny. Nie mogąc dłużej wytrzymać, rzuciłam się na kolana przed krucyfiksem i z czołem w prochu przepraszałam Boga, błagając o śmierć u stóp ukrzyżowanego, nie umarłam jednak. Wkrótce odzyskałam spokój, biedny Jezu. Czy bardzo cierpisz z mego powodu? Dokąd pójdę, jeżeli iść będę dalej tą drogą? Twój list, ojcze, zawiera prawdę. Dziękuję Ci za nią na klęczkach. Jakże musiały zranić Jezusa moje pyszne myśli? Jakie mogły być te pyszne myśli? Na pewno trudno byłoby Dżemmie odpowiedzieć na to pytanie, ale wierzyła przewodnikowi na słowo. W liście swoim mówi dalej. Ojcze, proś Jezusa, by się zlitował nade mną, nad moją biedną duszą, która zamiast postępować w dobrem, tak łatwo wpada w złość i pychę. Ale Jezus, który mi dał poznać ten brzydki grzech, pomoże mi poprawić się z Niego. I następnie, boję się, drżę na myśl, że Jezus ukaże mnie za to, że go obraziłam i wyrządziłam mu przykrość. A czy wiesz, ojcze, jakiej kary boję się najbardziej? Tej, żebym nie była pozbawiona jego miłości, jego, mego Jezusa. Nie, nie Jezu. Wybierz inną karę, bylebym cię kochała. Ojcze, jeśli jeszcze spostrzeżesz we mnie pychę, nie zwlekaj, zdepcz mnie albo postąp ze mną, jak ci się spodoba, ale ulecz mnie, proszę. Czyny odpowiadały jej słowom. Nie przybierała nigdy dumnego wyrazu twarzy i nikt nie słyszał, aby się chwaliła lub wynosiła ze swych przymiotów. Natomiast każdy musiał podziwiać jej niezwykłą skromność. Wstręt do ostentacji i starannie ukrywanie wszystkiego, co by mogło ściągnąć na nią wejrzenie ludzi. Z litości, Ojcze, pisała do mnie, Nie mów o mnie przed nikim, chyba by dać mnie poznać taką, jaką jestem w istocie. Upokorzę się, nawrócę, przeproszę wszystkich, że zawiodłam ich zaufanie, a Jezus, nieskończenie dobry, ulituje się nade mną. Wiemy, że nasza dzieweczka była z natury obdarzona rzadkimi przymiotami, żywością i bystrością umysłu, stałością charakteru, siłą woli itd., a jednak przybierała pozór osoby nieinteligentnej i pozbawionej własnego sądu. Błagała o radę, pomoc, kierunek, jak gdyby sama nie mogła zdobyć się na najmniejsze postanowienie. W zakładzie nauczyła się języka francuskiego, rysunku i malarstwa, a po ukończeniu nauk z ust jej nie wyszło słowo w obcym języku. Nie wzięła też do rąk ołówka ani pędzla. Dopiero po śmierci Dżemmy dowiedziano się od jej dawnej nauczycielki, że posiadała te umiejętności. Parę razy tylko skorzystała z prawdziwie poetyckiego talentu, którym była obdarzona. Na prośbę jednej zakonnicy, wielkiej jej przyjaciółki, ułożyła w niespełna pół godziny piętnaście strof, aby jej ułatwić uświetnienie rozmaitych czynności przez gorące zwrócenie się do Boga. Wszystko w nich zachwyca: wytworność wiersza, rozmaitość i naturalność myśli, a nade wszystko pobożność młodej poetki. Wpadł mi też w ręce jej sonet o szczęściu klasztornego życia niezwykle wdzięczny i piękny. Jest to wszystko, co znam z jej poetyckich utworów. Proszono ją raz o wiersze na pewną urocznicę, odmówiła, nie chcąc pracować dla próżności, co uważała za stratę czasu. Gemma posiadała również cudny głos i niezwykłe zdolności muzyczne. Dużo osób, znając jej gorliwość w chwaleniu Jezusa i Matki Najświętszej, spodziewało się usłyszeć piękne pobożne pieśni płynące z jej ust, przynajmniej w samotnych godzinach pracy. Ale na próżno. Nigdy nie usłyszano jej śpiewającej. Czasami tylko nuciła z cicha. Były to niezbite dowody rzadkiej cnoty tej dziewczynki, z natury bardzo żywej i śmiałej. Dary łaski nie ustępowały w niczym przymiotom jej bogatej natury. Bóg bez miary obsypywał ją nimi. Wspaniały orszak cnót stawił ją w rzędzie dusz najpiękniejszych, o jakich czytamy w żywotach świętych. Ale gdy otoczenie podziwiało te skarby nieba, ona jedna zdawała się ich nie znać lub zatrzymywała się na nich jedynie w celu większego upokorzenia się przed Bogiem i ludźmi. Często usilnie błagała Boga, by odjął jej pewnej łaski, które się jej wydawały niestosownymi dla tak nędznej istoty. Nie zsyłaj mi o Jezu, mówiła tych darów nadzwyczajnych, przewyższających moje siły. Ty wiesz, że jestem do niczego. Jak odpowiem tak wielkim łaskom? Szukaj, błagam cię, szukaj większej duszy. Raz, kiedy błagała goręcej niż zwykle, zbawca, ten niezrównany mistrz pokory, chcąc bardziej jeszcze ugruntować w tej cnocie swą służebnicę, powiedział jej wewnętrznie. Rób, co możesz. Ale ciebie właśnie chcę użyć za narzędzie mej chwały, ponieważ jesteś najbiedniejszym i najbardziej grzesznym ze wszystkich mych stworzeń. Nie znajdując na to odpowiedzi, Gemma odparła z prostotą i serdeczną poufałością. Jezu, rób w takim razie co zechcesz. Zgadzam się na wszystko. Innym razem Bóg pokazał dżemmie własną jej duszę w świetle nieskończonej jasności, aby tym widokiem pobudzić ją do tym głębszej pokory. Jednocześnie z głębi serca posłyszała głos Boży, który jej mówił, że powinna by się wstydzić pokazywać ludziom. Dżemma, przerażona, uniżyła się wówczas jeszcze głębiej, wstydząc się siebie samej. Żebyś wiedział, ojcze, zwierzała mi się potem jak dusza moja jest wstrętna. Jezus mi ją pokazał. Przez pewien czas słodki zbawca, chcąc zwiększyć miłość swej służebnicy, zdawał się nie zwracać na nią uwagi i ukazywał się jej w postaci surowej. Jezus, mówiła Nie patrzy prawie na mnie. Albo patrzy tak poważnie, że czasem nie śmiem podnieść nań oczu, zdaje mi się, że mnie odpycha, doznaję prawdziwego udręczenia, widzę, że Jezus opuścił mnie za moje grzechy. I co począć? Do kogo się uciec? Zapytaj sam Jezusa, mój ojcze, i wysłuchaj jego odpowiedzi. Uczucie jej niegodności napełniało ją takim wstydem wobec Bożego majestatu, że gdy się jej Jezus ukazywał, nie śmiała często podnieść oczu, by się weń wpatrywać, nawet gdy otrzymywała od Niego dowody największej czułości. Łaski Boże mogły strumieniami spływać na tę piękną duszę, nie niszcząc, lecz przeciwnie, powiększając jej pokorę. Ile razy opowiadała mi lub pisała o swych relacjach z Bogiem, kończyła zawsze aktem głębokiej pokory. Oto przykład jeden z wielu. Po jednym z najwznioślejszych zachwyceń, w czasie którego Bóg ją nasycił niewypowiedzianą rozkoszą, zdało się jej, że się budzi do nowego życia. Krótkie sprawozdanie, jakie mi przesłała, kończyło się w ten sposób. Jakże zdumiona jestem wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego. Tak, Jezus jest moim Jezusem, pełnym dobroci dla tak nędznej grzesznicy i najwdzięczniejszego ze stworzeń. Sprawił na nowo cud mego nawrócenia, w żywym świetle ukazując mi moją nicość. Dżemma uniżała się nieskończenie wobec wielkości Boga, ale myśl, że jest niewierna łaskom Bożym, przejmowała ją lękiem. Wzniosłe pojęcie, jakie miała o cnocie i czci należytej majestatowi stwórcy, przez życie czyste i święte jej doskonała znajomość ceny łask otrzymanych, które kosztowały, jak często mówiła, krew samego Jezusa sprawiały, że próżne zadowolenie z siebie było dla niej niemożliwe. Raczej niepokoiła się i drżała całą swą istotą. Musiałabym myśleć, drogi Ojcze, o wszystkim, czego mi nie dostaje, by zostać godną córką Jezusa tymczasem? Powinna bym walczyć mężnie, przezwyciężać siebie, ale niestety. Chcę więc przynajmniej upokarzać się wobec Boga, i modlić się. Uczucie niegodności było żywą raną jej serca raną, która krwawiła za najmniejszym dotknięciem. Oto miesiąc maj, pisała. Na myśl o wielkich dobrodziejstwach w pierwszych latach mego życia, odebranych od Matki Niebieskiej, wstydzę się, że nie doceniłam jej serca. Które mnie obdarzało taką miłością. A co gorsza, na tyle łaski odpowiedziałam niewdzięcznością. Pozwoliłam sobie raz powiedzieć w celu podtrzymania jej wzgardy siebie: Nie rozumiem, moje dziecko, jak Jezus odważa się brudzić ręce w takim śmietniku. Na te słowa dżemma uśmiechnęła się z radości że na koniec słyszawszy właściwe dla siebie określenie którego szukała od dawna odtąd używała go ciągle w rozmowie w korespondencji nawet w zachwyceniu Jezu, jak możesz brudzić ręce w tym śmietniku jakim jest dżemma proszę Cię mówiła również do anioła stróża gdy się jej ukazywał proszę, nie brudź się przy tym śmietniku Używała jeszcze innego wyrażania własnego pomysłu: podłe stworzenie. Co będzie, ojcze, z tego podłego stworzenia? Chciała przez to powiedzieć, co będzie z tego stworzenia bez czci, wstrętnego i obrzydliwego w oczach Boga i ludzi. O niebieska Maryjo, wołała ze łzami, o mój wszechmocny Boże. Czy udoskonalisz wreszcie to podłe stworzenie? I kiedy? Gdy udawałem się do Izoli, do grobu czcigodnego Gabriela, do Matki Bożej Bolesnej, pisała do mnie obszernie, dając rozmaite polecenia do świętego młodzieniaszka, a mianowicie, zapytaj Ojcze czcigodnego Gabriela, co począć z dżemmą. Zapytaj Ojcze i powtórz mi jego odpowiedź. Dusze pobożne, szczególnie te, które ślubowały dziewictwo, lubią nazywać Jezusa swym oblubieńcem i wzdychają do tytułu oblubieńce Chrystusa. Słowo Boże, w nieskończonej ku nam miłości, zawarło istotnie z biedną ludzkością związek ściślejszy nad wszelkie związki ziemskie. Jezus sam lubi dawać naszym duszom imiona najczulsze. Gemma kochała go z całą gorliwością, pałającego serca, i otrzymywała w zamian najbardziej wzruszające oznaki tkliwości Bożej, jednak nigdy nie śmiała użyć względem niego słodkiego miana oblubienicy. Biedna dziewczyna, służebnica, nieużyteczna. Głupia panna, nędzne stworzenie. Były to ulubione jej nazwy. Dwa albo trzy razy tylko słyszano, jak w najwyższej ekstazie nazywała ukochanego zbawcę oblubieńcem krwi. Listy jej kończyły się niezmiennie następującą formułą. Módlcie się za mnie, biedna Dżemma. Radziłem jej przybrać jakiś pobożny pseudonim i podpisywać się na przykład Dżemma od Jezusa. Wybór mój zakłopotał ją bardzo. Upatrywała w nim nadzwyczajną pretensję i nie chciała go przyjąć. Nastawałem, tłumacząc, że Dżemma od Jezusa nie oznacza wcale, że jest godną Jezusa, ale że pragnie w Nim jedynie szukać swej chwały. Tłumaczenie moje zadowoliło ją na chwilę i przez pewien czas podpisywała się rzeczywiście biedna dżemma od Jezusa. Ale uczucie własnej niegodności wzięło górę i w końcu zapomniała o mojej radzie. Wróciła do dawnego zwyczaju i nazywała się aż do śmierci po prostu biedna dżemma. Żywo i głęboko przekonana o swojej nędzy prosiła wszystkich, z kim miała do czynienia o jałmużne modlitwy. Polecaj mnie, Ojcze Jezusowi, pisała do mnie i proś innych, by to czynili jest to wielkie miłosierdzie, którego bardzo potrzebuję. Racz mi pobłogosławić i powiedz ci godnemu Gabrielowi, by pamiętał o biednej dżemnie. W innym liście pisała, gdybyś wiedział mój Ojcze, jakich środków używa Jezus. By złamać mą pychę, o gdybyś wiedział, jak jestem zła. Kto mi da cnoty, za które kochałby mnie Jezus, proś Go, by mi dał jak najprędzej środki do zaradzenia mej nędzy, by mi dał poznać okropne ciemności, zalegające mój umysł i oświecił mnie. I jeszcze, proś, Ojcze, wszystkie dusze święte o modlitwę by pomimo mej nędzy i niegodności Jezus został uczczony w mojej biednej duszy. Prawdziwym udręczeniem było dla niej, gdy ją proszono o modlitwy. Często narażano ją na to umartwienie, gdyż była uważana za osobę wysoce cnotliwą. – Słuchaj – mówiła do serdecznej przyjaciółki – dziwię się. Że mnie prosisz o modlitwę za tę panią? Gdybyś mnie nie znała, łatwo by mi było wytłumaczyć, ale przecież wiesz dobrze, kim jestem. Nie powiem więcej. Co może wyjednać dusza zła, pełna błędów, tak mało miłująca Jezusa? Posłucham, spełnię to, o co prosisz, ale nie pokładaj we mnie żadnej nadziei. Jestem do niczego. Raz pisała do pewnego czcigodnego Ojca: Będę się za Ojca modliła, ale Ojciec wie dobrze, że moje biedne modlitwy są słabe i niedołężne. Jezus, ukrywający się przede mną, nie usłyszy ich z pewnością. Jezus, ukrywający się, tak drogie dziecko, nazywało Pana, który odbierał jej uczucie swej słodkiej obecności by ją pogrążyć w rozpaczliwą oschłość znosiła długo bez skargi to męczeństwo opuszczenia Bożego które wystawiało na próbę jej wierność ale w którym widziała sprawiedliwą karę za grzechy Ojcze pisała drżącą ręką Jezus usunął się na koniec ode mnie za moją wielką obojętność o, warta jestem tego a więc składam mu dzięki i uwielbiam go Często pokusy szatańskie, którymi jak przypuszczała sprawiedliwość Boża dotykała ją, chcąc ukarać jakąś ukrytą winę, były dla niej pobudką do pokory. Wiem, wiem, mówiła mi, dlaczego Jezus zostawia mnie w ręku szatana, powiem ci to ojcze na spowiedzi. Obrżałowałam już te winę. Zdaje mi się, że mój anioł stróż wstydzi się za mnie. Naiwna dzieweczka, myśląc, że obecni widzą Anioła rozgniewanego, powiedziała mi z prostotą: Jeżeli to uważasz za dobre, powiedz memu Aniołowi, żeby się ukrył i nie ukazywał nikomu tak zagniewanego oblicza. Upokarzała się nawet z powodu trudnych do zniesienia boleści fizycznych, które jej sprawiały stygmaty. Widzisz, ojcze, mówiła. Jaki mam wstręt do cierpienia? A to piękna siła duszy, gotowa byłabym nawet wybierać w rękach Jezusa cierpienia, które mi są dogodniejsze, a odrzucać inne. Módl się, Ojcze, za mą biedną duszę. Sądząc, że jej niewierność łaskom Bożym jest powodem wielkich utrapień i przykrości dookoła niej, Rada by błagać, jak Jonasz, aby ją zgładzono ze świata dla oszczędzenia innym cierpień z jej powodu. Gemma, jak mówiliśmy, często uciekała się do przewodnika, odsłaniając przed nim tajemnice sumienia. Obcy mógłby ją uważać za jedną z tych dusz lekkomyślnych, dla których największą przyjemnością jest mówić o sobie i swoich sprawach. Jednak taka szczerość kosztowała ją dużo i wolałaby zapewne ukryć się pod ziemią, niż odsłaniać łaski swej duszy. Pozwólmy mówić jej samej. Od czasu, jak mówię ci, ojcze, o niektórych sprawach, wstyd mój zamiast się zmniejszać wzrasta. To nie wstyd. Nie wiem, jak to wyrazić to niby strach. W rzeczywistości doświadczała jednego i drugiego. Wstyd jej było odkryć to, co mogło obrócić się na jej pochwałę i strach, wyrażając się źle, wprowadzić w błąd przewodnika. Boję się, mówi dalej, tych wszystkich nadzwyczajnych zdarzeń, które mi się codziennie przetrafiają. Boję się pomylić sama i oszukać innych. Za nic nie chciałabym tego. Proszę Jezusa, by mi dopomógł nie zawieść niczym zaufania. Tak się tego obawiam, że czasem chciałabym skryć się pod ziemię przed wzrokiem ludzi. Ale do jakiejże obłudy mogła być zdolna ta dusza, tak czysta, nie rozumiejąca nawet, co to jest oszukiwać? Jak tego dowodzi naiwne zapytanie, które mi zadała? Proszę cię ojcze, wytłumacz mi dokładnie, co to znaczy oszukiwać, gdyż nie chciałabym oszukać nikogo. Jeżeli trudno jej było odkrywać przed spowiednikiem sprawy Jezusa, jak się wyrażała, jakiż musiała czuć wstręt do wynurzania się przed każdą inną osobą. Wychowana w szkole świętych, przyjęła za zasadę postępowania te słowa proroka Izajasza, Sekretum memum michi. Dla siebie chowam tajemnicę mego serca. I chowała je tak dobrze, że oprócz kierownika i z jego wyraźnego rozkazu pobożnej przybranej matki nikt ich nie znał, a jednak żyła w ciągłej obawie, aby się z czymś nie wydać na zewnątrz. Strzegę się i panuję nad sobą, mówiła. Ale obawiam się nagłego, nierozmyślnego popędu, który może odkryć to, co powinno zostać nieznane. W drodze i w kościele usiłuję wydawać się mniej skupiona, aby nie wzbudzać w innych niezasłużonego szacunku. Z tej obawy pochodziło jej gorące pragnienie zagrzebania się w klasztorze. Tam przynajmniej, myślała, będę ukryta przed wzrokiem świata. Ta niebiańska dusza, tak obojętna na wszystko na ziemi, tak obumarła, tak panująca nad swymi skłonnościami, pozbawiona rzec można własnej woli, wydawała mi się nieco uparta na punkcie pragnienia życia zakonnego. W tym ją często musiałem przestrzegać i umartwiać. Nie ma prawie listu, w którym by nie powtarzała się ta sama prośba, Ojcze, nie każ mi zostawać na świecie. Świat nie jest dla mnie. Boję się go. Przyjeżdżaj do luki, by mnie umieścić w klasztorze. Czemu narażasz mnie na ciekawość ludzi? Dżemma dopiero wówczas wyrzekła się swego marzenia, kiedy pan dał jej jasno poznać, że ma inne względem mniej w zamiary. Nadzwyczajna obawa, połączona z wielką ostrożnością względem spowiedników, przed którymi zwierzała się jedynie w razie prawdziwej potrzeby, sprawiła, że wiele budujących tajemnic poszło z nią do grobu. Bóg to dopuścił, by dać nam doskonały wzór pokory. Łatwo można zrozumieć, jak ją raniła każda oznaka czci. Kto by wiedział, jaką jej tem sprawiał przykrość, z samej litości wstrzymałby się od wszelkich względem mniej o znak szacunku. A jednak z rozmaitych stron przychodziły do niej listy, pisane czasem przez znakomite osoby niektórzy pragnąc ją poznać, porozumiewali się z członkami rodziny, aby się niby przypadkiem znaleźć w jej towarzystwie. Wtedy dziewczynka próbowała usunąć się, a jeżeli posłuszeństwo zobowiązywało ją zostać. Siedziała jak na węglach rozżarzonych, dopóki Figiel przez nią obmyślony nie uwolnił ją od tej przykrości. Raz na przykład przypominam sobie, pewna znakomita osoba przyszła ją odwiedzić. Gemma nie mogła uciec, chwyta więc kota domowego, bierze go na ręce i co się jej nigdy w życiu nie zdarzało, obsypuje czułymi pieszczotami. Fortel udał się, gość, nie rozumiejąc z pewnością podobnych wybiegów używanych przez świętych, aby odwrócić od siebie podziw ludzi, wzrusza z pogardą ramionami, a dżemma uszczęśliwiona, że jej się udał niewinny podstęp, nie troszcząc się o natrętnego gościa, ucieka z kotem na ręku, wesoło podskakując. Błogosławione to dziwactwo, które w oczach Boga jest mądrością i cnotą. Błogosławiona pokora, która utrzymuje człowieka na właściwym miejscu i ściąga na nią łaski, z których wykwitają cnoty. Droga dziewczynka cierpiała nawet wówczas, jeżeli się nią za nadto zajmowano. Proszę Jezusa, pisała do mnie, o cierpliwość względem mej dobrej ciotki. Zbyt wiele ma dla mnie troskliwości, chociaż ja tego wcale nie pragnę, żebyś wiedział, ojcze, jak nieraz dba o mnie więcej niż o innych, ogrzewa nawet moją pościel. Czyż mi się to należy, mnie, która zasługuje według wyrażenia mego spowiednika, by mnie traktowano jak głupią gąskę? Obsypują mnie względami, żebym przynajmniej umiała podziękować. Gdybyż moje chłodne modlitwy mogły być użyteczne moim dobrodziejom, chciałabym, aby się ze mną obchodzono jak z niewolnicą. Szukanie upokorzeń i zapomnienia wypływało, jak już widzieliśmy, z nadprzyrodzonego poznania swej nicości i przekonania o niewierności łaskom Bożym. Ale to nie wszystko. Święta dziewica sądziła, że upada na każdym kroku. I czuła się pełna win. Wielu mnie ma, że prawdziwa świętość zmienia synów Adama w stworzenia idealne. Pisarze Żywotów świętych lubią przedstawiać nam swoich bohaterów jako istoty o rysach anielskich, nie mające nic wspólnego z naszą ludzką nędzą. To błąd. Święci to ludzie prawdziwi, pochodzący jak my, od upadłego Ojca którego zepsutą naturę odziedziczyli. Łaska podnosi i ulepsza naturę, ale nie zmienia jej zupełnie i nie doprowadza do stanu pierwotnej niewinności. Będą w niej zawsze na tym świecie, jeżeli się tak można wyrazić, dwie strony: jedna niebiańska, którą uszlachetniają dary nadprzyrodzone, druga ludzka z nieodłącznymi jej ułomnościami. Dlaczego ukrywać w życiu świętych tę drugą stronę, która przez przeciwstawienie z pierwszą ukazuje w świetle bardziej zachwycające potężną moc łaski Bożej? Według słów pańskich u świętego Pawła moc doskonali się w słabości. Bywa, że dusze najczystsze Czują niekiedy niechęć i niesmak do praktykowania cnoty, czują ciężar ciała i bunt namiętności. Obawiają się także o swe zbawienie i czują potrzebę panowania nad sobą, aby zachować wierność Bogu. Wola ich może ulec lekkim upadkom i dać się zwieść popędom natury. W żywym świetle tego Boga, którego nieskończoną czystość widziały w tajemniczych wizjach, cień błędu wydaje im się czymś okropnym, a najlżejsze zaniedbanie występkiem. Oto tajemnica ich łez, ich pokuty, dlatego z całą szczerością nazywają się wielkimi grzesznikami, podłymi, niegodnymi żyć na ziemi. A więc w błędach Dżemmy i w tym, co nazywała wielkimi grzechami, nie było naturalnie żadnego dobrowolnego wykroczenia. Chętniej rzuciłaby się w ogień, niż miałaby popełnić grzech powszedni. Nie chciałabym grzeszyć, mówiła, ale jestem tak zła. Na próżno wystrzegam się grzechu i pracuję, ale ciągle upadam. Najgorsze, iż błędy te spostrzegam dopiero, gdy je popełnię, Jezus wie dobrze, że nie obraziłabym go za nic. W trybunale pokuty, Gemma nie robiła różnicy między tym, co dobrowolne i niedobrowolne, i z przekonaniem mogącym wprowadzić w błąd najbardziej doświadczonego spowiednika, oskarżała się ze wszystkiego, wyznawała swoje błędy bez nieśmiałości, bez przesady i westchnień, tej zwykłej oznaki dusz słabych. Porządnie, ze szczerością i dokładnością, z wymienianiem liczby, gatunku i ciężkości pozwalałem jej mówić, a potem, rozważając jej oskarżenia, nie widziałem w nich nic innego, jak tylko drobne niedoskonałości albo nawet akty cnót. Doświadczenia kilkakrotne i częste, jej generalne spowiedzi pozwalają mi twierdzić, że święta dzieweczka nie popełniała nigdy grzechu rozmyślnego. Spędziła całe życie, to jest 25 lat, na tym świecie zepsutym i gorszącym, unosząc zeń do nieba nieskalaną i jaśniejącą białą sukienkę Chrztu świętego. Takie jest świadectwo wszystkich jej spowiedników, ale Gemma. Nie rozumiała tego, i strach, który ją przejmował stanem jej sumienia, doprowadzał ją prawie do rozpaczy. Czy to możliwe? Mówiła mi w ucisku. Czy to możliwe, żeby Jezus był ze mnie zadowolony? O, jak często rumienie się i drże, widząc się tak nieczystą wobec Jezusa, który jest samą czystością. Tyle razy zapomniałam o nim. Odwracam się od Niego, gdy Jego słodki głos mnie wołał. Ojcze, proś Jezusa bez ustanku o miłosierdzie dla mojej duszy. Błagaj Go o przebaczenie za moje grzechy. Powiedz Jezusowi, że dla naprawienia moich win nie ulęknę się tysięcznych tortur ciała i duszy. O mój Boże, żadna kara nie wyrówna mej winy. Każ mnie, tylko zdejmij ciężar grzechów. Które mnie przytłaczają, niech ani na chwilę nie tracę z oczu moich niegodziwości, O Jezu, którego znieważyłam, obraziłam, jakże się brzydzę sobą. Jedyną moją otuchą jest dobra wola, którą zdaje mi się, że posiadam. Te uczucia wylewały się w tysięcznych, a zawsze żywych i wzruszających słowach. Ilekroć Gemma brała pióro do ręki, szczególnie gdy pisała w zachwyceniu. Takiej jednostajności nastroju nie zdarzyło mi się spotkać w życiu innych świętych. W wizji, o której już mówiliśmy, na próżno pytała płaczącego Zbawiciela o przyczynę jego łez. Po namyśle sądząc, że ją odnalazła, pośpieszyła zdać mi z tego sprawę. Uznaje się za winną. Mówiła, tysięcznych niegodziwości, a miałam odwagę pytać Jezusa, dlaczego płacze. Innym razem, wskutek drobnego zajścia rodzinnego, którego winę, według zwyczaju, przypisywała sobie, powzięła takie obrzydzenie do siebie, że nie sposób było ją uspokoić. Co ja robię, ojcze? wołała. Skończy się na tym, że mnie wszyscy opuszczą. Gotowa byłabym rozpaczać, ale nie. O niebieska matko, matko sierot, nie chcę obrażać Boga, ani ciebie, Ojcze, ani nikogo, nie chcę, wierzcie mi, jednak nie rozumiem siebie, jest we mnie coś niepojętego. Gemma nie mogła sobie wytłumaczyć, jak obok silnej woli czynienia dobrze mogłaby istnieć słabość, które zresztą bardzo wyolbrzymiała Bóg. Aby ją utrzymać w tym pokornym osobie sobie mniemaniu dozwolił, by szatan zaniepokoił jej umysł do tego stopnia, że była prawie przekonana o swoim potępieniu. Wtedy biedactwo na próżno, szukając spokoju pisała drżącą ręką do przewodnika: Jeżeli, Ojcze, widzisz mnie w niebezpieczeństwie zguby wiecznej, jeżeli sądzisz, że trafię w ręce szatana, dopomóż mi. Chcę ratować mą duszę, ratować za wszelką cenę. Co mam przedsięwziąć w tym celu? Podobało się Bogu, który dla dobra swych wybranych używa wszystkiego i wszystkich, aby nadać pewną wartość moim nędznym radom, a Dżemma, czując się trochę pokrzepiona w swych obawach, prosiła o nie ciągle. O, Ojcze, nie przypuszczasz, jak bardzo potrzebuję Twoich rad, abyś wiedział, ile ulgi przynosi mi każdy wiersz twego listu. Słowa twe przywracają mi męstwo w cierpieniach. Pomóż mi, pomóż, w przeciwnym razie zamienię się wkrótce w proch marny i grzeszny. Pisała jeszcze. Nieskończenie jestem Ci wdzięczna, drogi ojcze, za tyle starań około mojej biednej duszy. Przypuszczam, że mnie znasz do gruntu i że mnie poprawisz. Proś Boga, by Cię oświecał co do mnie, a potem nawróć mnie. Czy Ci się to uda? Tak, jestem oporna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wstręt dżemmy do grzechu pochodzi zapewne z obawy skalania duszy i potępienia się, ale bardziej jeszcze z miłości ku Bogu, którego grzech obraża. Miłości tej, Doprowadzonej do tak wysokiego stopnia, odpowiadała bojaźń zniewak, których zawsze czuła się winną względem Majestatu Bożego. Jak to? Wołała czasem nie myśląc, że ją ktoś słyszy. Bóg tak dobry, tak godny miłości. Obrażany bywa przeze mnie. I kimże ja jestem, żem taka zuchwała? Biedny Jezus. Bladła na tę myśl i łzy gorzkie obficie spływały po jej policzkach, mówił naoczny świadek. W zachwytach nawet, kiedy kosztowała niebiańskich rozkoszy, płakała i błagalnym głosem prosiła o litość. Przebacz, Jezu, daruj mi tyle grzechów. Czasem Bóg dawał jej nadzwyczajne uczucia skruchy i dżemma, przenosząc je nad wszystkie słodycze niebieskich łask, że mogła upłakiwać swe winy, błagała go gorąco o takie chwile. Zachowywała z uszanowaniem ich pamięć i liczyła godziny, które ją oddzielały od powtórnego doznania tej niewymownej boleści. Już tyle dni, pisała do mnie, nie odczułam żalu za grzechy. Jezus dał mi znowu tę łaskę. Wczoraj wieczór płakałam bardzo u jego stóp. Jakże te łzy były gorzkie i słodkie zarazem, i jak gwałtownie ściskało mi się serce. Sądziłam, że pęknie mi z bólu. Oto jak się ta łaska objawiała. W skupieniu modlitwy strumień jasnego światła ogarnął nagle jej umysł, odkrywając najbardziej tajemne zawiłości jej duszy. Widziała się wtedy okryta najczarniejszymi plamami grzechu i spostrzegła Boga, to rozgniewanego, to smutnego i zmartwionego z niewagami, któremu zadawała. Biedna dzieweczka drżała wówczas w niezmiernym żalu za swoje winy i padała bez przytomności na ziemię. Ta straszna męka trwała często długie godziny, a czasem dzień cały. Gemma nazywała ją jednocześnie słodką i gorzką. Cóż mogło być słodkiego w takiej goryczy? Oto myśl, że Bóg przyjmował tę wewnętrzną pokutę jako zadość zadośćuczynienie za wyrządzone mu obrazy. Potwierdzają to jej słowa. Dziś wieczór, ojcze, wszystkie moje grzechy przedstawiły mi się jak zwykle. Widziałam je. Tak wielkie, że trzeba było wysiłku, by nie wybuchnąć łkaniem. Boleść moja była tak żywa, że nigdy nie czułam podobnej. Liczba ich przechodzi nieskończenie liczbę dni moich. Pociesza mnie tylko wielka boleść, którą czułam. Chciałabym, aby się nigdy nie zatarła w mej duszy, mój Boże. Jakże daleko zaszła złość moja. Gemma otrzymywała zwykle łaskę tego nadzwyczajnego żalu przy każdym głębszym skupieniu i ściślejszym połączeniu z Bogiem, ale szczególniej z czwartku na piątek, kiedy Pan dopuszczał ją do uczestnictwa w bolesnych tajemnicach swej męki. W czwartek wieczór pisze czuję głęboki smutek na myśl o moich grzechach. Które wtedy przedstawiają mi się jaśniej niż zwykle. Zawstydzają mnie one. Przejmują niezmiernym bólem. Odrobina cierpienia, którą mi zsyła Jezus, przynosi mi trochę ulgi. Ofiarowuje ją za grzeszników, a głównie za siebie. Potem za dusze czyśćcowe. Tak oczyszczona we łzach i bólu, utwierdzona w pogardzie względem siebie, świątobliwa dziewica była doskonale przygotowana do wzniosłych uniesień, wracających zwykle co tydzień. Pokora to naczynie czyste i trwałe, które jedynie podoba się Bogu napełniać łaskami. Pokora rozszerza biedne serce ludzkie i czyni je zdolne do objęcia wszystkich łask bożych. Posiadając tę cnotę w tak rzadkim stopniu, Gemma niezawodnie musiała dojść do najwyższych szczytów doskonałości. Szczęść Boże, droga słuchaczko słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.